Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Nieważne, którą serię kochasz, my doceniamy każdą. Bonuseria. Zgarniaj bonusy za każdą serię kuponów. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Dobry wieczór, Państwu. Zanim rozmowa, to ogłoszenia drobne. Ogłoszenia w zasadzie dwa, albo nawet jedno. Jutro live niepoprawnik. Zapraszamy serdecznie na 20.00, a tuż po nim Mazurek i Stanowski, czyli nasz cotygodniowy odcinek w piątek, bo oczywiście w sobotę od rana obowiązuje cisza wyborcza. I to w zasadzie. Wszystko, jeśli chodzi o ogłoszenia. Zapraszam serdecznie na rozmowę. Widzimy się za jakieś półtorej sekundy. Tego gościa przedstawiać nie muszę. Poznaliście go Państwo jakiś czas temu, choćby z naszej debaty o CPK. Maciej Wilk, razem ze mną w studiu, były wiceprezes lotu, teraz wiceprezes kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines i oczywiście szef stowarzyszenia, tak dla CPK. Tak jest? Cześć Robert, witam Państwa bardzo serdecznie. Macieju, przypad mi zaszczyt w udziale. Otóż przypad mi zaszczyt, proszę Państwa, i teraz to jest zupełnie serio, przypad mi poważny, poważny zaszczyt. Mianowicie ogłaszam teraz oficjalnie: witamy na pokładzie. Maciej Wilk został naszym kolegą redakcyjnym. Hej. O, widzisz, będą też brawa. Są brawa nawet. O. Ja też biję brawo. Bardzo Ci dziękuję. Pierwszy odcinek kiedy? Nie wiem, to od Was zależy, tak naprawdę. Faktycznie odcinek jest już nagrany. Przyznam, że towarzyszyła mi swego rodzaju trema, bo to pierwsze tego typu wyzwanie. No ale mam nadzieję, że się szanownej publice spodoba. Będziesz mówił, co nie jest specjalnie trudne do odgadnięcia, o rynku lotniczym, o CPK oczywiście. I o wszystkim tym, co ludzie chcą wiedzieć, jak chcą polatać. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Zacząć oczywiście musimy od tego, że teraz jest w ogóle jakaś moda na debatowanie o CPK. I śmiem przypisać nam taki, ten zaszczyt, że to myśmy ją rozpoczęli. Pierwsza nasza debata, pierwsza debata w kanale Zero to była debata o CPK. Obejrzało ją sporo, ponad milion osób. Półtora. Tak jest. Niektórzy tak mówią sporo... półtorej. Ja mówię półtora. Bo pan jesteś dobrze nauczony polskiego. No i w związku z tym teraz jest wszędzie rozmowa o CPK, i mam wrażenie, że w dużym stopniu jest to tak, jest to dzięki tobie. Ta pierwsza debata to był Twój show. Co tu gadać? Myślę, że to była bardzo dobra, merytoryczna dyskusja pomiędzy osobami, które były jednoznacznie za projektem, oraz osobami, które zgłaszały pewne. Wątpliwości. Natomiast no, bez dwóch zdań była to rozmowa na temat CPK, która zgromadziła największą publikę jak dotąd w ogóle kiedykolwiek. E, więc to, to był pewien punkt zwrotny w ogóle w debacie publicznej na temat tego, tego projektu. E, chwała Wam za to, że zdecydowaliście się na, tako, na taki krok. E, no, i, no i cóż, no i myślę, że Ale... moda zzięła się z tego, że to jest. Cholernie ważny temat dla tego kraju. Zobacz, nawet, nawet jak gazeta wyborcza robi, e, robi debatę, to później wychodzi im, że jakieś 70% ich e, widzów, ich słucha, ich e, czytelników jest za budową CPK. Nie ma chyba badań w tej chwili. Co ciekawe, że nikt jakoś nie robi poważnych badań e, opinii publicznej, czy jesteś za tym, żeby CPK powstało, ale myślę, że tak trzy czwarte Polaków, no dobrze, dwie trzecie. Nie jest za. W ostatnim badaniu Rzeczpospolitej było 58 za, co i tak już było wzrostem względem tego, co było sądowane jakoś w październiku czy w listopadzie. Więc no zdecydowanie ten okres listopada, grudnia, stycznia czy punkt kulminacyjny właśnie tam nie wiem, 7 lutego chyba. Jakoś tak, tak, początek To, to sp sprawił, że wielu osobom w Polsce otworzyły się oczy, że nie mówimy tutaj o pisowskiej gigantomanii na baranowskich łąkach, tylko o czymś, co naprawdę powinno nas wszystkich interesować, bo jest to projekt dla nas wszystkich. Um, więc um, też bardzo byłbym ciekaw, ile tak naprawdę w tym momencie um, jest procent poparcia dla projektu w Polsce. Maciej to porozmawiajmy o tym, co wiemy już, co się dzieje od czasu ostatniej naszej debaty, od czasu tw ostatniej twojej wizyty tu w tym studiu. Jedno chyba widać wyraźnie. Ta władza nie chce zbudować CPK. dwoi się i troi, by znaleźć jakieś przeszkody. Dlaczego? Ja bym nie powiedział tak, tak bardzo jednoznacznie. Mm. Jakkolwiek faktycznie tuż po wyborach pan... Minister, obecnie ówcześnie e, poseł Lasek w e, wywiadzie udzielonym portalowi Rynek Lotniczy na pytanie, czy powstanie lotnisko w Baranowie odpowiedział jednoznacznie nie, kropka. E, tak, wszyscy widzimy, że ostatnie wypowiedzi pana, pana ministra to są, że nie, no oczywiście Polska potrzebuje centralnego portu, ale coś tam, coś tam. Ale utopią to w szczegółach, utopią to w szczegółach. Nagle się okaże, że wierzy, że... No nie można, bo, bo znaleziono rzadki model motyla. Nie można, bo okazuje się, że tam nie wiem jakieś papierki są, nie na tym formacie. Mapy w skali 1 do 5 tysięcy nie można znaleźć. Wszędzie jest, tylko akurat tam nie można. No, myślę, że historia z mapą to tylko pokazuje, że w tym momencie gra, trwa gra na czas, żeby można było. Decyzję podjąć. No. Ale ta decyzja. Poczekaj, ale może my się w zasadzie niepotrzebnie dziwimy, bo przecież bądźmy poważni. Wszystkie partie tworzące obecną koalicję rządzącą szły do wyborów, mówiąc, że są przeciwko budowie CPK. Tak. I... To znaczy, no... że oni słowa dotrzymują. Mówią swoim wyborcom, mówiliśmy, że nie będzie CPK. Wy głosowaliście na nas i nie będzie CPK. No, Im bliżej było wyborów, a tym bardziej jak już było po wyborach, to to zatrzymamy CPK, się zmieniło nas, weryfikujemy CPK, a teraz jest już bardziej tak, że zbudujemy CPK, tylko niedokładnie wiadomo kiedy i w jakiej formie. Dobra, Maciej, ale bądź poważny, no, zmieniła się retoryka, a jakie są fakty? No póki co, nie dzieje się nic. I tak jak tak pisał Onet faktycznie, wysokiej klasy specjaliści zatrudnieni przez spółkę od trzech miesięcy siedzą i patrzą w sufida, bo w porywach grają w pasjansa na komputerach, gdyż nie ma decyzji co zrobić z projektem. I faktycznie to co wspominasz o tej mapie 1 do 5 tysięcy, to może nie wszyscy widzowie wiedzą, że... Tutaj w tym studiu wspominałem, że czekamy na wydanie decyzji lokalizacyjnej. Tak. I y, decyzja nie została wydana zgodnie z przewidywaniami. Został wniosek odesłany z powrotem do, do spółki przez Wojewodę z prośbą o uzupełnienie wniosku o, uwaga, właśnie jedną, jedną mapę w skali 1 do 5 tysięcy y, terenu inwestycji. Y, nie wydaje się, że jest to rzecz, która powinna być od ręki dostępna w spółce, taka mapka 80 na 120 cm. To można wydrukować po prostu od tak. Zgadza się I, i oczekiwałbym, że w normalnej sytuacji taka mapa będzie przedstawiona wojewodzie w ciągu jednego dnia i temat będzie szedł do przodu. Ale co się stało? 12 lutego, czyli nomen omen moje urodziny. Najlepszego, to były 40 urodziny. Tak, tak, okrągłe. Czyli do, dostałem taki prezent od pana pełnomocnika rządu, że e, został wysłany list do spółki, której pan pełnomocnik pisze, że e, należałoby rozważyć, czy czasem nie byłoby zasadne zastanowienie się nad tym, czy by czasem nie wstrzymać wszystkich robót i w tym w szczególności e, de, 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 procedowania wniosku o decyzję lokalizacyjną. I ty mi mówisz na no moje hasło, dlaczego ta, ta władza nie chce budować CPK, że nie, nie, to za surowo? Bo ja wierzę, że tam trwa proces dojrzewania do tej decyzji nie, i... Nie, poczekaj, za... poczekaj. Ja nie twierdzę, że ona, że ta władza nie zmieni zdania. Ja nie mówię też, że, to, że tu, tu jakieś, nie wiem, złe powody są, za tym stoją. Być może ja tych powodów nie rozumiem. Być może oni też zmienią zdanie. Ale na razie widać wyraźnie jedno. Nic się tam nie dzieje ciszę makiem zasiał. No, co, co się właśnie dzieje? W odpowiedzi... W, znaczy, spółka otrzymała to pismo. Ja tam wrzuciłem trochę takie, taką prowokacyjkę na, na Twittera swego, swego czasu, pisząc, że, że pan minister mógł pisać, że Proponuję zastanowić się i rozważyć, czy nie należy spowolnić prac, ale wydźwięk tego pisma był generalnie taki, że wszystkie prace stobi. Można używać różnych stylistycznych formułek, ale mimo wszystko wydźwięk był jednoznaczny. Pan pełnomocnik instruował de facto spółkę co do, co do, co do działań, czego nie powinien robić. I teraz, co, żeby jakby udowodnić mój punkt tutaj. Co zrobiła spółka? No oczywiście w ciągu 60 dni nie byli w stanie dostarczyć tej jednej mapy do Biura Wojewody i wystąpili zamiast tego o przedłużenie terminu Czyli o kolejne 30 dni. Czyli tak, wydrukowanie mapy yy, o skali 1 do 5 tysięcy to nie jest jakaś skala niebywała, to jest powiedziałbym taka dość oczywista skala. No, w zasobach każdej, myślę, że nawet... Na pewno to mają. Jest. No więc... Oni nie wyrobili się z tym w 60 dni, mhm. poprosili jeszcze o dodatkowy, dodatkowy miesiąc, który i tak zapewne przewalą. Tak, termin wybił ja jakoś w końcu końcówce tego miesiąca. Mhm. No i teraz, ale teraz, co, co się dzieje? Bo w międzyczasie wybuch temat audytu, prawda? Bo jeszcze jak poczekaj, mieliśmy no, debatę... Ale to... poczekaj, poczekaj. Tak. Bo audycie to zaraz porozmawiamy. Za sekundkę dokończę do jedną sprawę. Czyli durnej mapy nie ma, czyli przepraszam, że mówię durna mapa, bo zaraz się okaże, że kogoś obraziłem, bo, bo coś tam. Ale mapy nie ma, a tak naprawdę cała ta mapa to jest przecież ewidentnie na jakiś pretekst. To tak jakby powiedzieć, że no nie wiem, no... Nie no. tym tuszem jest napisane. Nie, no... Ewidentnie jest, trwa teraz gra na czas, ale no nie chcę nikogo posądzać o jakieś sabotowanie projektu. Raczej trwa grania na czas do czasu, kiedy się rząd wyjaśni z decyzją, co z projektem o. robić. A myślisz, że no dobra, to ja cię jednak spytam, to... no dobrze, ale dlaczego? Dlaczego najpierw? Najpierw ustalmy sobie, no bo sk sk skąd to, skąd ta niechęć? Ale niechęć do procedowania wniosku? czy Nie, do, do, do budowy CPK. No już ustalmy sobie, że ten wniosek to jest tylko... Ale wniosek ma swój ciężar gatunkowy, bo wydanie decyzji lokalizacyjnej jest równoznaczne ze startem wywłaszczeń. Więc to ja się nie dziwię, że tam jest pewna obawa przed procedowaniem tego, zanim się faktycznie decyzje rządowe podejmą. Ej, drogi. To jest start wywłaszczeń, to te wywłaszczenia potrwają. Uhuhu. No ale to już będzie ważny krok milowy, więc nie dziwię się. Dobra. No dobrze to, dobrze, to skoro od tej strony nie chcesz, to pójdziemy od strony audytu. To jest, proszę Państwa, coś. Znaczy, ja jestem prosty chłop, ja niczego, nie, jak widać, nie rozumiem, bo jak ja słyszę, że będzie potrzebny audyt dotyczący celowości CPK, to myślę sobie, że będzie audyt. Hmm. Słyszę w liczbie pojedynczej audyt, sztuk jeden. Tymczasem ja się naliczyłem sześciu. A ty mnie dzisiaj rano poprawiłeś, że nie osiem. sześciu. Osiem audytów jest. Osiem. Czy państwo teraz siedzą? Bo jak nie, to proszę usiąść. Nie będzie audytu. Znaczy ma być osiem. Mówię ma być, bo ośmiu, jak zauważyłeś, też nie będzie. Czy tak naprawdę to nikt nie wie? Bo... Nie, no bo nikt się nie zgłosił do tego. Nikt nie jest taki To, głupi. to może podsumujmy krótko, co tutaj się wydarzyło. Bo właśnie ta... ostatni epo... ostatniej twojej wizyty. Tak, bo tu, ta epopeja audytowa się zaczęła krótko po, po naszej debacie. E, zostały rozpisane przetargi i pierwsze chyba trzy przetargi dotyczyły działalności marketingowej, harmonogramów i e, tam wynagrodzeń jakichś spraw HR-owych. To e, jeśli chodzi o sprawy harmonogramowe nie, nie harmonogramowe. Przegląd spraw marketingowych bodaj został nierozstrzygnięty ze względu na za wysoką cenę mm -hmm. wykraczającą poza widełki przyjęte przez spółkę. Przegląd HR-owy został, została najpierw wskazana firma, z zwycięstwa przetargu. Zupełnie w porządku firma, nic nie można mm -hmm. zarzucić. Ale okazało się po dniu czy dwóch, że świadczyła usługi na rzecz spółki tam dwa czy trzy lata temu. W związku z tym istnieje podejrzenie konfliktu interesów Oczywiście. i unieważniono przetarg. I Oho, wreszcie, i wreszcie moja, moja ulubiony przykład, czyli e, przetarg na audyt harmonogramów projektu lotniskowego i kolejowego zostały, e, została wskaza zostały wskazane jako zwycięzcy konsorcjum trzech firm, e, mikrofirm. No, i przyznam, że. Może no, to były takie firmy, że ludzie z nich tardiłacha, łacha. No, bo to były firmy z cyklu Stefan ze zbychem i zdjęcie gołych bab na profilu w mediach społecznościowych. No, przyznam, że miałem swój drobny udział w rozpętaniu tutaj w pewnej inby, w związku z tym, ale no, faktycznie no, byłoby to do dość oburzające, że projekt za 155 miliardów złotych i to tylko w ciągu najbliższych paru lat. Miał być oceniany przez spółki, które łącznie zatrudniały tam chyba 20 osób. Trzy mm -hmm. spółki zatrudniające łącznie 20 osób. No, to była zupełnie nie ta klasa um, jakby kompetencji, która jest wymagana do tego typu projektów. Więc ten przetarg również unieważniono, jak również czwarty przetarg unieważniono, do którego się nikt nie zgłosił. Poczekaj, poczekaj, bo wtedy na stronach CPK można było przeczytać komunikat mój ulubiony. Że w związku z tym y, przy, y, zostaną analizy wykonane środkami zewnętrznych konsultantów. Czyli teraz ja to podsumuję. Czyli nie interesuj się, drogi widzu, kto to będzie konsultował i za ile, bo to nie twój interes. Proste. Nie będzie przetargu. Nie, i nie, nie. Już. dokładnie rzecz biorąc, ta spółka przyjęła jeszcze bardziej takie niestandardowe działanie, bo. Stwierdziła... A to jest, a, a te, może być coś jeszcze bardziej. Tak, bo spółka stwierdziła, że zaaudytuje sama siebie. A to też jest dobry pomysł. Tak. Przy wsparciu jakichś właśnie tutaj nieujawnionych zewnętrznych konsultantów, którzy A. mają jej w tym pomóc. Um, oczywiście rodzą się pytania, co to za konsultanci, jak zostali wybrani, jakie mają kompetencje. I, I teraz jak mnie pytasz, czy zostanie w końcu przeprowadzonych tych osiem audytów zewnętrznych, to ja odpowiadam, nie wiem. Bo... Nie, ale czy ty nie słyszysz w ogóle, w jakich oparach absurdów funkcjonuje? się? oczywiście. Miał być słyszę. audyt. I w zasadzie wszyscy się zgadzają. Dobra, przychodzi nowa władza, chce się dowiedzieć o co kaman. To w końcu rzeczywiście nie jest przetarg na kiosk z pietruszką, tylko poważna sprawa, tak? Tylko Wszystko później, się zgadzam. Tylko później się okazuje, że topimy force, bo nie jeden audyt, tylko osiem. A i tych audytów nie ma. No i chwalić Boga, ta władza rządzi od grudnia, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, na razie 4,5 miesiąca, tak? No i, i nie ma przetargu. Nie ma przetargu. Nie mówię już o tym, że nie ma audytu, nie ma przetargu na to, kto to ma zrobić. Audyt się będzie robił jeszcze pół roku. Znaczy, dokładnie rzecz najpierw. biorąc, jest, w całym ciągu trwają jeszcze cztery audyty, numer, czyli audyty numer 5678. I termin rozstrzygnięcia tych audytów jest pod koniec tego Ale miesiąca. audytów czy przetargów? Znaczy przetargów na audyty, a, tak. A, 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 a. Więc termin rozstrzygnięcia jest na koniec tego miesiąca, a następnie są dość długie terminy realizacji, więc najwcześniej, jeśli w ogóle się te, te przetargi uda rozstrzygnąć, to najwcześniej poznamy wyniki tych kolejnych audytów i wakacjach. Przetargów czy audytów? Wyniki audytów poznamy po wakacjach, jeżeli Wyniki tylko audytów. się uda te przetargi znaczy, rozwiązać. Najszybciej, jak to, się, jak to możliwe, to zobaczymy się, proszę Państwa, w wrześniu, w październiku. Być może wtedy będzie jakiś audyt. Może na pierwszą rocznicę powstania rządu. Albo, albo wyborów, wyborów, wyborów chociaż. Mhm. Ale to teraz, żeby tak nie było tak, że, że no nic się nie zadziało, no bo spółka podążyła tym niestandardowym pomysłem, żeby zaudytować samą siebie i faktycznie według informacji, które możemy przeczytać do biura pana pełnomocnika spłynęły, spłynęło osiem obszernych samokrytyk, gdzie spółka wykonawszy tytaniczną pracę audytując samą siebie doszła do jakichś wniosków i w tym momencie pan pełnomocnik siedzi i czyta te opasłe tomy i zastanawia się, co z tego wszystkiego wynika. Że znaleziono jakieś nieprawidłowości, tak? No, Właśnie, to jest kolejna ciekawostka, że no ja bym się spodziewał, że jeżeli pan premier w swoim ekspoze zapewnia, że cały proces będzie transparentny i uczciwy i będą w nim udzia brać udział wybitni eksperci, to no faktycznie będzie transparentnie i uczciwie. A tymczasem poniedziałek headline na, na Newsweek, w tygodniku Newsweek yy, mamy. Sensacyjne newsy, że CPK to jest tak naprawdę centralna przepompownia kasy, bo redaktor Rzeczkowski przechadzał się najwidoczniej w weekend w okolicach dworca Centralnego, Dworca zachodniego, gdzie mieści się siedziba spółki CPK i przypadkiem gdzieś tu przy chodniku znalazł właśnie jeden z audytów przypadkowo dotyczący najbardziej takiego sexy tematu, czyli marketingu i CSR i na bazie tego właśnie takich takich wisienek powyciąganych z tego audytu popełnił artykuł, który się pokazał w zeszły, w zeszły poniedziałek. Tam znaleziono między innymi dowód na już, kolej, kompletny upadek tamtej ekipy, czyli te torebki, o których mówiłeś. Tak, to tam, tam różne rzeczy były po, po, po wyciągane, ale ja bym chciał, proszę Państwa... Powiedz o torebkach najpierw, bo ja bym chciał po pierwsze powiedzieć, że jest słabe, turbo słabe to, że zamiast faktycznie taki raport przyjąć do biura pełnomocnika, następnie go w całości bądź w części ujawnić, by pozwolić tobie, mnie, społeczeństwu jakoś się zapoznać z tym, wyrobić sobie opinię, to się akurat ten, ten, ten raport znajduje w rękach zaprzyjaźnionego tygodnika, który z tego kręci aferę. I jeszcze, żeby było ciekawiej, w tym, że artykule Wypowiadają się przedstawiciele nowych władz spółki, ale nie pod nazwiskiem. Więc w ogóle. <grym> Jezu. Przepraszam. Brzuch się strasznie wstydzić, WTF, co to WTF. Tak. I to, to, mnie, to, mnie, to mnie bardzo dziwi i oburza. No a teraz co było w tym samym artykule. Może na wstępie chcę jednoznacznie powiedzieć. Są tam rzeczy mniejszego i większego kalibru, tak? I niektóre rzeczy, jak na przykład jakieś tam pikniki rodzinne pod Gdańskiem, gdzie przypadkowo swój okręg wyborczy ma Marcin Chorała, pan poseł, to no ja się nie podejmuję obrony takiego no, pomysłu. Nie tego nie obroni. Natomiast to, że spółka zakupiła 100 korporacyjnych giftów w postaci torebek skórzanych o wartości 220 zł każda, no proszę Państwa, no bez jaj. No nie można kręcić afery z czegoś takiego. Jak mamy spółkę, która ma tam kilkaset milionów złotych budżetu rocznego, i która. To zrobiła 100 torebek, żeby ludziom dać. Takie gifty, tak? No nie w tym przy okazji jakiejś konferencji czy, czy, czy czegoś. No przecież standardowa praktyka korporacyjna tak. nie ma w ogóle się do czego przyczepić. Ani też to, że zapłaciła pół miliona złotych za uczestnictwo w największych europejskich targach kolejowych w Berlinie, które się odbywały. Dobra, bo wiesz co, cały problem polega na tym, że kurczę, gdyby oni rzeczywiście, gdyby się rzeczywiście okazało, że chorała tam kręcił jakieś lody, to daję uroczyste słowo honoru naprawdę chętnie, bym go pierwszy ukrzyżował że w takiej sprawie swoje prywatne lody kręcą na całego i oszukują. Znaczy zrobienie tej konwencji, czy tam pikniku rodzinnego w jego okręgu wyborczym jest mega słabe. Jest mega absolutnie słabe. Dlatego, że masz rację, to to jest kompletny detal. No to jest detal, no bo proszę Państwa, no po... zrozummy, to tutaj oczywiście wydano łącznie przez pięć lat, przez 5,5 roku 27 milionów złotych na tego typu imprezy. I w ogóle na działalność marketingową. Ja się zgadzam, że generalnie spółka, która nie generuje przychodów, powinna pewnie jeszcze bardziej ograniczać takie, takie yes. imprezy. Ale też mówimy o programie, który ma budżet 155 miliardów złotych. 27 Macie, milionów. To jest kropla w morzu. Zostawmy więc te sprawy marketingowe i inne. Ja wrócę do tego zasadniczego pytania. No bo ale, nie, że... ale a propos zasadniczego pytania, to ci tylko powiem. No chcę, jedno, chcę jedną rzecz bardzo wyraźnie podkreślić. No przecież jakiż ma wpływ to, czy zamówiono 100, 1000, czy milion skórzanych torebek na, na odpowiedź na zasadnicze pytanie, czy Polska potrzebuje habu lotniczego i nowoczesnych linii kolejowych? To jest zasadnicze pytanie, ale pytanie, które ja postawiłem i do którego chcę wrócić. To jest to pytanie, dlaczego ten port lotniczy w tej chwili... I cała infrastruktura z nim związana. Bo ja jestem... Ci tłumaczyłem, że zdziwiłeś się troszkę. Takim dość dziwnym przypadkiem człowieka, który się do pomysłu na CPK przekonał nie dlatego, że będzie lotnisko, tylko dlatego, że będzie kolej. Twoje prawo. Moje prawo, nie. Ja nie mam nic przeciwko lotnisku. Będę z niego... Nie, nie będę z niego. Kurstał, bo nie dożyję. Ale chętnie bym pokorzystał z niego. Mm -hmm. Natomiast... Yy, Pomysł na kolejny jest tak kompletnie bez. no niekonfliktowy. No wszyscy chcą kolei. Kurczę, Unia Europejska mówi: mówi Nie jeździcie tymi samochodami, postawcie na zbior. Nie latajcie samolotami. Nie latajcie po, pociągami. No to z, 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 zróbcie zbiorką. No to proszę bardzo, no to zróbmy sobie szybkie pociągi po całym kraju, żeby podróż do Warszawy z każdego większego miasta zajmowała nie więcej niż dwie godziny. No co w tym jest? Kontrowersyjnego. Znaczy, warto sobie zdać sprawę jeszcze z ciekawszego aspektu tej sprawy, a mianowicie to, że jak spojrzymy na mapę sieci kolejowych w Polsce. To zobaczymy granice rozbiorów. Oczywiście. To jest... I, i to, to jest coś, z czego to państwo nie było w stanie zaadresować ani w drugiej RP, ani w PRL-u tym bardziej, ani od ostatnich 35 lat. Z ostatnich 30 lat tym raczej zwijaliśmy niż budowaliśmy nowe. Zgadza się. To może wyrównywaliśmy poziom infrastruktury kolejowej, tylko nie w tą stronę, co trzeba w, w kraju, ale wiecie, no to że. Do Wrocławia musimy jechać przez Katowice i Opole, no to przecież to jest, to jest bezpośrednia konsekwencja jakby tego, jak mapa Europy wyglądała w tym Tak, 1914. bo nie jesteśmy w stanie stworzyć cholera jasna. Linii z Warszawy do Wrocławia, szybkiego pociągu, żeby w dwie godziny pyk, jesteś we Wrocławiu. Tak, a i w związku z tym dzisiaj poseł Petru z ekipą musieli lecieć samolotem do Wrocławia. Dzisiaj miało to miejsce. Dobra, hmm. zostawmy i powiedz mi. Ja wiem, że to jest pytanie o pogląd teraz, a nie o twoją wiedzę. To jest pytanie o twój pogląd. Jeżeli nie chodzi o, hmm, no o koszty, o biznes i tak dalej, to o co chodzi? Myślę, że największą, największą kulą u nogi tego projektu jest łatka pis. Po prostu. Że to pisowski projekt. Że to pisowski projekt. I dla części wyborców. No przecież wiemy dobrze, jak to wygląda, że wszystko co pisowskie to jest po prostu toksyczne aktywo, które należy zamknąć do jakiejś beczki i, i spuścić na, na dno oceanu. To od razu jedna rzecz. Ty byłeś wiceprezesem lotu Zapisu, ale trafiłeś do tego lotu jeszcze za całkiem poprzedniego reżimu, za platformerskiego reżimu. Tak, do pracy w locie przyjmował mnie pan Czyli. prezes Sebastian Oba... Mikosz w roku 2013. Zresztą serdecznie pozdrawiam. Oba e... reżimy Cię tam trzymały. Oba reżimy mnie tam trzymały, współpracowałem i z ministrami rządu Donalda Tuska, później Wykopacz i później za, za, za czasów Prawa i Sprawiedliwości. też Szydło i Mateusza Morawieckiego. Tak jest. Więc... No Nie no nie, nie sposób mi przeżyć Ładki Pisowca, zwłaszcza, że. Chce... Nawet chcę wykonać pewien coming out tutaj publiczny. Nigdy w życiu nie oddałem głosu na PIS, więc naprawdę. Przepraszam, wyjść, bo to jest wiesz, pisowski kanał. No, no ok, to przerywamy transmisję w takim A, razie. Ponieważ ja też nie, to zgodzimy, proszę Państwa. Teraz puścimy wam jakiś fajny film. Dobra, ale teraz tak. Jeżeli nie to znaczy co, Ładka Pisowskości została przybięta do y, projektu o którym pierwszy mówił znany pisowiec Edward Gierek. A po nim mówił to znany pisowiec w zasadzie Donald Tusk. Bo ten największy... Jeszcze Leszek Miller. Po to wcześniej tak, ja wiem. Ale ja już nie chcę pokazywać tych wszystkich tam, bo tam rzeczywiście... Pamiętasz, jeszcze był Marek Pol, był taki... Był. był, był. taki minister. Marek Pol, który mówił, że trzeba budować wtedy też się nie nazywał Centralny Port Komunikacyjny, tylko Centralny Port Lotniczy. Tak. Czyli... Minister Marek Pol mówił w rządach SLD i PSL-u, że trzeba budować. Później w 2011, dobrze pamiętam, Dobry był pamiętaś. ten słynny, duży, taki 300-stronicowy raport, 1757 stron. Ile? 1757 Pusty, stron ja po, raportów. Pomyliłem się jakieś już sześć razy. Tak. To 300 stron to miał tylko ten raport główny, który tak cisnąłem A. ostatnio, ale A. to był tylko taki executive summary całości. Streszczenie na 300 stron. To tylko Leszek no. Balcerowicz czyta. E, dobra, ale poczekaj sekundę. To było za ciężkie pieniądze zrobione zarządów yy, Donalda Tuska. Za 11 milionów złotych w rządzie POPSL. Kiedy premierem był Donald tak, Tusk. Tak. I co wtedy wyszło z tego raportu? Raport, dostępny zresztą online, cały czas na stronach Cisco. Każdy sobie może wpisać w wyszukiwarkę Cisco. CPL i wyświetli mu się właściwa strona. Została zlecona analiza konsorcjum czterech potężnych firm doradczych. Takich jak PWC, wtedy jeszcze znane jako PricewaterhouseCoopers. Um, twoje, twoje bardzo poprzednie miejsce. Moje, tak, moje, moje przedszkole zawodowe. Um, Oliver Wyman, MK Matrix i jeszcze jakaś tam czwarta firma. To bardzo poważne nazwę, Tak, to, to tak. są poważni międzynarodowi gracze. Im zadano pytanie. W jaki sposób rozwijać infrastrukturę lotniskową w centralnej Polsce? Czy powinno się rozbudować lotnisko Chopina? czy też zbudować nowy centralny port lotniczy dla Polski. No i jednoznaczna była rekomendacja, że należy budować nowe lotnisko. Że lotnisko Chopina można rozbudować, ale stop w stopniu zdecydowanie niewystarczającym do potrzeb. I teraz od razu zaadresuję pytania, które się pojawią tutaj wśród widzów i wątpliwości, że, a, że 2011 to zupełnie inne czasy, że wojna, czasy. prognozy się zmieniły, że rynek się zmienił. Tak, wojna jest... Z przeproszeniem, gówno prawda, bo bo To krótka odpowiedź. No prze, przepraszam, ale jak zobaczymy, jak można wyczytać w tych dokumentach, No każdy sobie może otworzyć, jakie były prognozy rynku dla Polski przyjęte, i te prognozy okazały się niższe niż rzeczywistość pokazała pomimo COVID-u. Poczekaj, czekaj, dobrze rozumiem, że okazuje się, że jakby potrzeba zbudowania tego CPK czy CPL, czy jakkolwiek to nazwać, jest jeszcze. Większa, jeszcze tak. pilniejsza. Znaczy, prognozy były bardzo bliskie rzeczywistości, ale tym niemniej rzeczywistość była trochę lepsza pomimo covidu, niż, niż, niż te prognozy przewidywały. Plus jeszcze podnoszone są głosy, że ale w międzyczasie wykwitły linie niskokosztowe. No tak. wcale nie, no bo one wykwitły w tym pierwszym dziesięcioleciu raczej stulecia. Udział linii niskokosztowych pomiędzy rokiem 2011 a 2020 zmienił się może tam o 7 punktów procentowych Ile w, tej w Europie. To jest? 40 jest w Europie, udział linii niskokosztowych. A w Polsce? W Polsce jest tak bliżej 60 i to jest tylko wyznacznik tego, że jesteśmy biednym społeczeństwem wciąż. Okay. biedniejszym niż zachód Europy. Ale ja śmiem twierdzić, że wraz z bogaceniem się społeczeństwa, to przynajmniej część pasażerów stwierdzi, że Ryanair to jest umiarkowana przyjemność prawda, no ja podróżowania. To... Więc czasem myślę, pojawi się segment pasażerów, którzy będą chcieli zapłacić. Ale, 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 ale zo... trochę ale Dobra, ale zostawmy na, na, na chwilkę. Ja wrócę chętnie do rozmowy o y, tych tanich liniach, bo ty teraz pracujesz w tanich liniach tylko w Kanadzie i chętnie o tym posłucham, ale. Poczekaj, bo wracając do, do tego pomysłu na cepek, to rząd Donalda Tuska y, napisał najważniejszy dokument, że ten cepek jest niezbędny. Tak? No dobra. Ale... Nie należy rozbudowywać Chopina, należy zbudować nowy port lotniczy dla Polski i oddać go do użytku w roku 2020. Gigantomania. Nie, nie, nie kojarzę takich haseł z roku 2011. Widzę natomiast, że gdyby faktycznie zrealizowano ten projekt, gdyby minister Sławomir Nowak krótko po wyborach w 2011 roku, na początku 2012, nie powiedział, że centralny port nie będzie Polsce potrzebny szybciej niż za 20-30 lat, gdyby ruszyła ta, ta budowa, dzisiaj mielibyśmy super lotnisko i te wszystkie, ten kryzys. Infrastrukturalny, lotniczy, który mamy na Mazowszu, nie miałby w ogóle miejsca. Nie wiem, dlaczego postanowiono ten, ten raport wyrzucić do kosza, no ale stało się. Słuchaj, wiesz dobrze, że pojawiają się ciągle te same argumenty. To nawet w pytaniach: od pierwsze pytanie, dlaczego chcecie zamykać Okęcie i tym redukować przepustowość lotnisk wokół Warszawy, skoro CPK chcecie budować właśnie po to, żeby ta przepustowość była większa. To wynika z tego, że można tak pół żartem, pół po serio powiedzieć, ludzie są leniwi, tak? I e, lubią latać z lotniska, które jest blisko domu i, i to jest rzecz naturalna i, i no, w ogóle nie ma sensu w lataniu lotniska z blisko domu. Nic, no. Nic, ale jeżeli jest to akurat lotnisko, które jest położone praktycznie w centrum miasta y, i które nie jest w stanie się więcej rozbudować. Właśnie, to jednoznacznie odpowiedzmy na pytanie czy nie da się, może trochę zmieniając przepisy, może kosztem inwestycji, czyli no na pewno kosztem inwestycji, czyli dobudowując, nie wiem, drugi pas startowy, kolejny pas startowy, albo co? Ale wiesz co, po, pozwól, bo po, to jeszcze tutaj dokończyć myśl, bo póki co zostało z mojej odpowiedzi tylko, że ludzie są leniwi. Ja chciałbym tutaj to mimo wszystko rozwinąć tą, tą myśl. To chodzi o to, mamy do wyboru, proszę Państwa, czy będziemy mieć lotnisko Chopina, które jest położone 7 kilometrów czy 8 km od centrum Warszawy, ale które będzie na kolejne dekady zamrożone w tym kształcie i w tej skali, której jest teraz. Nie będzie oferować dodatkowych połączeń, nie będzie zapewniać dodatkowej łączności ze światem, czy też pogodzimy się z tym, że trzeba będzie pojechać 20 minut dalej na lotnisko położone poza miastem, ale które będzie nam oferować łączność z całym światem. I, i gdy mówię o tym, o tym lenistwie to gdybyśmy poszli ścieżką taką, że nie budujemy CPK, zostajemy Chopin, no to zostajemy z ułomną zupełnie łącznością lotniczą z całym światem, czyli dla wygody odcinamy sobie bardzo duże szanse rynkowe i łączność, łączność ze światem. A jeżeli miałby zostać zrealizowany scenariusz równoległego funkcjonowania CPK i lotniska Chopina, to co się wtedy dzieje? No Na CPK przenosi się lot, i próbuje oferować swoją, swoją ofertę, ale co robią inni? No, oczywiście zostają na Chopenie. Na Chopenie zostaje Lufthansa, Air France, British Airways, Weezer, mhm. Pewnie wchodzi tam w większym stopniu Ryanair. No i co się dzieje? No, oczywiście wszyscy w pierwszej kolejności latają z Chopena. Czyli co trzeba zrobić? Trzeba Chopena po stu latach uroczyście zamknąć. I cały ruch przesunąć ale, na CPK. Ja mam blisko na letnie Chopena. To w związku z tym masz hałas nieustanny nad głową? Nie. Ja akurat mieszkam z strony. To prawda, tak ja, tak. ja nie, tak, ja tak, nie. Tak, dobrze. Ty wiesz, nie gdzie masz. mieszkam? Ja nie mam hałasu. Nie mam hałasu i jadę na Chopina 20 minut taksówką. No wiesz, no, nie każdy sobie może pozwolić na mieszkanie w takiej okolicy, ale zapewniam cię, że mieszkańcy Dobra, wielu. Dobra, wielu... no powiedz mi nie, poczekaj, poczekaj. Jak po... zechciałam. Pojechać z Biurkowem na, na lotnisko w Baranowie. To ile będę jechał? To, bo to jest, ja wiem, że to jest warszawski punkt widzenia, ale to już skoro pytanie dotyczyło Warszawy, to to załatwmy. To może zacznijmy od, od samochodu. Samochodem duża część dzielnic Warszawy będzie jechać tyle samo, bądź nawet krócej niż na, na lotnisko Chopina. Ja na przykład z Młocin. Czy tam z Bielan? Dokładnie taki sam czas miałbym na, na Chopina prawda, niż, niż, ma... że, niż na, na CPK. Ym, druga kwestia, ym, jeśli chodzi o zbiorkom, no to kluczowym elementem całego projektu jest to, żeby była szybka kolej pomiędzy centrum Warszawy a, a CPK i dalej Łodzią. To ma, być, to ma być kwadrans podobno. To ma być kwadrans po wybudowaniu tunelu, który tam ma wyprowadzać te pociągi, ale też nie jest tak, że musimy czekać z tym tunelem, bo można zrobić tą odbitkę na dzisiejszą linię poznańską, która sprawi, że będzie dojazd pierwotnie nie 15, tylko 20 minut. No dobra. Ale wciąż też, 20 przecież... minut z Biorkomem, też z centrum Warszawy można, można przeżyć. Pozwól tylko jeszcze dokończę tą myśl odnośnie tego wyboru. No. Proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy mieli funkcjonujący cepek, na którym jest lot i praktycznie tylko lot versus możliwość właśnie dojazdu z centrum szybkiego i polecenia Lufthansa czy British Airways, no to przecież ten lot biedny jest na straconej pozycji. No. I dokładnie to się wydarzyło w Montrealu w latach 70. i później, że zbudowano lotnisko Mirabel, 40 nomen kilometrów od Montrealu, ale ze względu właśnie na taką dyskusję nie zdecydowano się na podjęcie twardej decyzji, żeby zamknąć lotnisko Dorwal. I czym się to wszystko skończyło? Otóż tym, że Mirabel dzisiaj jest zaorane, pomimo wydanych ogromnych pieniędzy, jest tam. Tor wyścigowy i różnego typu, te, te, tego typu atrakcje. A w dalszym ciągu funkcjonuje lotnisko Dorwal, które jest ograniczone ciszą nocną. Nie ma tam żadnych slotów, jest ruch, jak jasna cholera. Wiem to, bo sam próbę stamtąd też operuje teraz. I wszyscy sobie plują w brodę, że wtedy po prostu nie zamknięto tego Dorwala i nie przeniesiono, przeniesiono Marcie, operacji dobrze, na Mirabel. Wróćmy, wróćmy z Montrealu do Warszawy. Dobrze. Ludzie mówią tak. Może rozbudujmy to Okęcie. Da się czy się nie da? Jednoznacznie proszę. No, stary, byłeś wiceprezesem lotu. Przecież Wam byłoby wygodniej rozbudować Okęcie. Gdyby się dało. Gdyby się dało. A da się? Suma wszystkiego nie. Ale pod stopą trzeba dłuższego wyjaśnienia. Mów. Przepustowość lotniska to nie jest jakiś wpisany w jakiś dokument. Jakaś wpisany w dokument cyfra 20, 20, 25, 30 milionów, tylko to jest wypadkowa szeregu wąskich gardeł, szeregu ograniczeń, gdzie najniższe ograniczenie rzutuje de facto na, na przepustowość całości. No bo pierwsze takie zasadnicze ograniczenie lotniska Chopena to jest decyzja środowiskowa, która ogranicza liczbę operacji lotniczych do 600 w ciągu doby. Startów i lądowań, 600 mhm. łącznie. I ta, ten limit został wyczerpany po raz pierwszy w roku 2019, a następnie obecnie jest ponownie wyczerpany w szczycie sezonu. Czyli jest 600 lotów i nie można dodać ani jednego więcej. I ze względu na ochronę środowiska. Ze względu na decyzję środowiskową, taka jaka ona jest, a podstawowym kryterium jest właśnie hałas, o mhm. którym wspominałem, że jest pewna dopuszczalna dawka hałasu. Która u, te, ujmuje ta decyzja środowiskowa, i gdyby chcieć zmieniać ją, podnosić liczbę lotów, to, to oczywiście zwiększa radykalnie hałas nad Warszawą. I jakkolwiek ciebie to może nie dotknie, to mnie na Młocinach na przykład. No, poczekaj, poczekaj, poczekaj. sekundkę, ale ty mówisz, że <laughs> gdyby zwiększyć liczbę lotów, ale nie możemy jej zwiększyć, bo, bo ta norma środowiskowa jest 600. Tak. Czyli właściwie moje, moje kolejne pytanie. Czy warto dobudować drugi pas? Jest bez sensu. Bardzo dobry, dobry wniosek, ale ja już zacząłem dywagować. A co, jakby Mię stał się zmienić. cud i zmienić decyzję środowiskową? Podnieść ją do 800-900 lotów. Po pierwsze, myślę, że to trwałoby spokojnie ze 3 lata. Co? sam proces zmiany decyzji środowiskowej. No, ekolodzy by nas wszystkich zabili. Możliwość oprotestowywania przez ekologów, jak i przez mieszkańców tak, Warszawy. Bo no jestem tak. przekonany, że setki tysięcy ludzi by po prostu natychmiast zaczęło protestować. No, Ursynów i Wilanów. Jakby I, I Włochy, i Bemowo, i Wola, przecież to, to samoloty i Ursus, przecież samoloty walą nad, nad tymi dzielnicami. Ja nawet przecież na Bielanach słyszę o 23 startujące samoloty z Łokęcia. Ty, ja, ja mieszkam w Złotym Mieście. No ja prawda, więc spodziewam się, żeby było bardzo trudno o zmianę tej, tej decyzji. Więc w związku z tym faktycznie można trochę uciąć dyskusję na tym temacie, bo, bo można nawet i walnąć terminal na 100 milionów ludzi. Terminal. Tak. I co z tego, jeżeli nie możemy wykonać więcej ludzi. nie mamy... Moglibyśmy, tylko, że tak. Nie da się, bo ze względów środowiskowych, bo hałas zabije warszawiaków. jest pies kim w nos, no ale dobra. No, ale nie można od tego abstrahować. Po drugie, nie mamy pasa startowego. Po trzecie, nie mamy terminala. Już nie mówiąc o takich drobiazgach jak. No, Pozwól, że zanurkuję troszkę jeszcze tak. szczegóły. Przepustowość dróg, dróg startowych to jest kolejny właśnie, taka godzinowa przepustowość dróg startowych. Łącznie na lotnisku Chopina można w tym momencie wykonać, ja powinienem był to sobie przypomnieć, ale chyba 44 operacje na godzinę. Mhm. I to jest znowu top przez większość dnia w, w szczycie sezonu te limity są, są wyczerpane. Nie można de facto podnieść tych, tych limitów bez bardzo potężnych inwestycji i nawet nie wiadomo, czy, te, czy to by jej dało radę. Tam są również szczegółowsze bardziej ograniczenia, ile można wykonać startów, ile można wykonać lądowań. no Jest wyjątkowo nie, niekorzystne to, że te dwa pasy się krzyżują ze sobą, nie są równoległe, nie są niezależne, więc Czasem, czasem są takie, takie żarty, że te dwa przecinające się pasy to de facto jest równoważnik tam jednego pasa de facto, bo, bo, bo to jest na najgorszy możliwy układ, takie przecinające się pośrodku pasy startowe. Jak już, jeśli chodzi o, bo też chodzą takie z, z, z zupełnie abstrakcyjne wizje do budowania tego równoległego pasa do 1533, to, to to zostało zaprzepaszczone decyzją o budowie południowej obwodnicy Warszawy, tak jak, jak ona wygląda. Bo trzeba by tą obwodnicę zamknąć, wyburzyć, wpuścić w tunel na odcinku kilku kilometrów i wtedy faktycznie byłoby tam miejsce jeszcze na poprowadzenie pasa. Proszę, że się śmieję, ale to już rzeczywiście fantastyczna wizja. Tak. Tośmy tę autostradę budowali, żeby ją teraz wyburzyć. Jak już odejdziemy z pasa startowego, to z kolei się zaczyna temat, że brakuje stanowisk postojowych. Czyli jak już ten samolot wyląduje, to, to zdarzają się sytuacje, że musi czekać na, na ziemi, aż się zwolni stanowisko postojowe, bo, bo po prostu nie ma dla niego miejsca. To mówiłem jakiś czas temu, że ja sam... Dzisiaj rano mówiłem, że, że, że ja sam otrzymywałem nieraz telefonu od operatora lotniska mówiące, że proszę zabrać Dreamlinera z terenu PPL. Bo musimy mieć miejsce na przylatujące samoloty. A ja, to, kurde, co ja mam zrobić z tym samolotem, że na tira go wsadzę i wywiozę z tego. Więc, więc to do takie, takie kuriozalne sytuacje dochodziły. I teraz, i teraz dochodzimy do, do terminala. Terminal to też nie jest wpisany w papier parametr, że tam 30 milionów. Mm -hmm. Tylko to jest kwestia, ile jest gateów, ile jest rękawów, ile jaka jest powierzchnia tych poszczególnych stref, non-Schengen, Schengen, na przylotach i odlotach. Taki kluczowy parametr, który uzupełnił umyka publicę, sortownia bagaży. I wyobraź sobie, że na lotnisku Chopina sortownia bagaży ma bodaj przepustowość 1800 sztuk bagażu na godzinę. No to łatwo sobie można policzyć, prawda, że tam 50% pasażerów mniej więcej nadaje bagaż czyli 18 godzin dziennie razy 1800 tam 50% tylko zostawia 365 dni w roku i nagle otrzymujemy liczbę tam chyba 23 miliony mm -hmm. pasażerów maksymalnie które można przepuścić przez to lotnisko przy tej obecnej sortowni bagaży. Czyli znowu możesz zmienić decyzję środowiskową, dobudować wszystko, a jak nie zmienisz tej sortowni to to nic nie będzie. Sortownia to taki problem, nie da się ją szybko to. pytam. Kolejny, kolejny dowcip branżowy jest taki, że lotnisko to jest tak naprawdę sortownia bagaży, na której się nabudowuje terminal, bo to jest takie absolutne serce naprawdę. lotniska. Tak i dla tych z Państwa, co kojarzą lotnisko Chopina, no to, to faktycznie ta sortownia jest w samym środku, jest... Tak. jest tam, gdzie są te belty do, do odbierania bagaży, to za ścianą jest wielka sortownia, i tak jak sobie wyobrazić układ przestrzenny tego budynku, no to z lewa są gate, miejsce do przylotów ze strefy non-schengen, z prawa są e, miejsce do przyjazdów autobusem ze strefy Schengen, no i nie ma gdzie na boki pójść z, tym, e, z tą sortownią. I oczywiście, no pewnie wszystko się da, ale to jest naprawdę. Niżej, nie? Wkopać się w ziemię niżej się też nie zrobi, więc. więc e, to pewnie da się zrobić, ale to naprawdę trzeba rozwalić pół terminala, żeby, żeby tam jakoś tą te sortownię rozwinąć. Poza wszystkim innym... A, I przepraszam, jest ostatni jeszcze, jeszcze ogranicznik, że sama bryła budynku też jest istotna. I e, istnieją parametry, ile osób może w ciągu godziny przebywać na przykład w strefie odlotów. Albo ile osób w ciągu godziny może przebywać w strefie przylotów na strefie non-Schengen. I, mm. I to są... E, i to są, to są też liczby, które, które osiągamy już od bardzo dawna. To znowu, to jest, dajmy na to, 3400 osób na godzinę na przylotach. I znowu, nie możesz pójść dalej, bo nie ma miejsca dla ludzi. Pytanie jest mnóstwo. Proszę Państwa, mamy wilka, Macieja Wilka, ale mamy też psa. To teraz wejdzie pies. Prawdziwy pies, bo jak Państwo wiecie, można u nas dzięki nam obejrzeć sobie psa którego można zaadoptować. Prezes skronińska zobacz, jaki ładny. Django. Super. Django, chodź, Django. Chodź, Django. Jaki ładny. Django, idź tam. Tu, 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 tu. O. Dzień dobry Państwu. Dzień, Tutaj Dzień dobry. Tutaj będziecie widać. Django. Tu, tu, tu <głos> <głos> hey, nie będzie go widać. Django, Mo może. Jedno. Zobacz, chodź, popadź. No dobrze, to Państwo coś opowiedzą. Obcie. Oczywiście to jest Django, jak to jak e, w filmie e, The Is Silent. Taki e, standard dla fanów Quentina Tarantino. Django jest z nami e, w schronisku na paluchu od września, zeszłego roku. E, ma trzy lata, jak widać, jest super. E, Żywym, Jest zabawowy, inteligentny, tak. tak, zabawowy pies. E, filmowy Django zamienił łachmany niewolnika na kowbojski kapelusz i e, stał się super rewolwerowcem. Takiej samej rewolucji chciałabym dla tego psa, dlatego tu jesteśmy, bo naprawdę tego, e, na to zasługuje. E, byłoby super, gdyby odnalazł się z kimś, e, kto e, wie trochę o owczarkach, potrafi e, zapewnić im nie tylko. E, Wyzwania y, biegowe, spacerowe i leśne, ale też y, intelektualne rozrywki, które pozwolą im się rozwinąć tak, mm. jak to potrafią. E, no dobra, i, i można sobie Django adoptować. Owszem, można, ale trzeba najpierw skraść jego serce. Jasne. To no, nie jest Rozumiem, chłopak. że to nie jest jedyny pies na paluchu. Jak zawsze zapraszamy Państwa do schroniska na paluchu, do wszystkich innych schronisk zresztą. Dokładnie tak. tak. Do nas najserdeczniej zapraszamy. Mamy super. Django. Cy... Po sąsiedzku. Po sąsiedzku, tak, Dobra. Grupa... Proszę Państwa, Django nas yy, yy, Tak, Django nas właśnie opuszcza, ale to mam nadzieję, że opuszcza nasze studio, a, a trafi do państwa. Więc zapraszamy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy. do widzenia. I to był właśnie Adoptuj Django. Państwo widzą teraz cały czas. Są yy, numery telefonów. Jest wszystko. A my poprosimy naszego pana Areczka, żeby uzupełnił płyny panu Maciejowi. Że A ja że... w międzyczasie tutaj, tak jak. O, masz tabelkę, Tak no. jak Stan Tymiński kiedyś przyjechał z Kanady ze swoją czarną teczką, tak ja przyjechałem ze swoim czarnym laptopem i niniejszym informuję, że ograniczenie terminalowe na szopenie na przylotach to jest 3400 osób na godzinę. Więc nie ma takiej siły żeby tam po prostu zmieściło się więcej, więcej, więcej osób. Przepraszam, na... Przepraszam cię na chwileczkę, bo tutaj jest teraz ceremonia wejścia pana Areczka. Ja bym chciał no. powiedzieć, że pan Areczek ma dzisiaj urodziny. O. I to powinny być fanfary teraz. I teraz powinien być ten taki to, to konfetti, właśnie dla naszego Areczka, Dzięki. który występuje tutaj pod nieco zmienionym imieniem, ale to jest Areczek <grych> prawdziwy. Także, panie Areczku, raz jeszcze nasze gratulacje. Dziękuję bardzo. Najlepszego? Dziękuję. O, to on, to on, Doleję. to słynny Areczek. To do mnie należy. Tak, tak. tak. Jak widzicie, nasz Areczek jest znacznie fajniejszy niż te wodzianki gdzie indziej. Dobra, Ale teraz to, to jeszcze kojarzysz, kojarzysz, jaki się dramat odbywa na strefie non Schengen na lotnisku No, Daj mi spokój. Te jest... kolejki do teo, ale ludzie siedzący na podłodze. To jest, to jest na jakaś podłodze. masakra, to jest taka... To, jest, to wygląda strasznie rzeczywiście, bo to wygląda tak, bo ją tak dobudowali, to jest takie wszystko jest ściśnięte, tak. nie ma gdzie usiąść. Tam może przebywać 1800 osób tylko i to jest znowu absolutny maks. A powiedzmy sobie, 1800 osób to jest ekwiwalent sześciu Dreamlinerów. Nie no mi się zdarza jednak latać dość, znaczy jeśli, mi, no dobrze, no zdarza mi się latać tam dość często. Ale posłuchaj, sześciu Dreamlinerów, czyli na lotnisku Chopina nie można w jednym czasie obsługiwać więcej niż sześć Dreamlinerów na raz, a lot ma 15. Chciałby więcej. Więc. Dobra, proszę Państwa, jakbyś miał przekonać człowieka, który nie wie o tym zbyt wiele, w kilka minut i odpowiedzieć mu na pytanie raz jeszcze, czemu powinien powstać CPK, a nie na przykład Triport, że Warszawa, Radom i Modin. Albo na przykład, że nie powinniśmy. Że mamy postawić na ten jeden CPK, a nie rozbudowywać lotnisk regionalnych, nie wiem, w Szczecinie, w Katowicach i w Rzeszowie i tak dalej? Po pierwsze, powinniśmy rozbudowywać porty regionalne. I ten projekt budowy CPK w ogóle nie stoi w sprzeczności z rozbudową portów regionalnych, bo one bardzo pięknie rosną i powinny być rozbudowywane. One również będą potrzebować powiększenia, ale jest. Kłamstwem wierutnym to, że budowa CPK to jest jakaś alternatywa dla portów regionalnych. To jest system komplementarny. Port regionalny to jest port, który bazuje na potencjale wyłącznie rynku lokalnego. Czyli jak mamy port lotniczy Gdańsk, to generalnie jego rynkiem jest tam powiedzmy województwo pomorskie. Mhm. I to samo dotyczy wszystkich lotnisk w Polsce, oprócz lotniska Chopina, które jest hubem. A hub z kolei to on bierze popyt lokalny, w tym przypadku warszawski, ale też za sprawą tych wszystkich połączeń dowozowych z Gdańska, Rzeszowa, Wrocławia, Kluża, Napoki, Kiszyniowa, Talina, Wilna, Rygi, Baku, ostatnio Taszkentu w tak, Uzbekistanie, Taszki. to każde z tych połączeń dowozi pasażerów transferowych do tego hubu i każdy z tych pasażerów ma szansę przesiąść się na inne połączenie. Więc łatwo też, też wyliczyć, że jeżeli lot ma około 80 połączeń z Warszawy, to 80 razy 80 jest 6400 możliwych połączeń z jednego, z jednego miasta do drugiego. I, I to tworzy efekt skali, to tworzy efekt takiej synergii, który powoduje, że można zaoferować i utrzymać znacznie większą ilość rentownych połączeń lotniczych, niż by wynikało to tylko z potencjału rynku lokalnego. I najlepszym przykładem tutaj jest połączenie Warszawa-Tokio, mhm. gdzie wyobraź sobie, że potencjał samej aglomeracji warszawskiej e, tak. do Tokio to jest ekwiwalent jednego połączenia w tygodniu. A latamy codziennie. Mhm. I latamy codziennie tylko dlatego, że, że mamy ten habik tutaj ha w Warszawie. Rozum no dobrze, ale przecież ty lecisz do Vancouver. Tak. Ja cię pytałem, jak ty lecisz? To oczywiście przez bramę do polskiej Europy, jaką jest Frankfurt am Main. bo Lecisz przez Niemcy. Tak. A dlaczego nie ma bezpośrednich lotów? Bo, no bo co w dalszym ciągu rynek Warszawa-Vancouver jest ograniczony. I nawet biorąc pod uwagę tą istniejącą siatkę połączeń, która jest obecnie z lotniska Chopina, to może być mało. Co należy zrobić? Należy tą siatkę połączeń dowozowych jeszcze bardziej zagęścić, jeszcze więcej pasażerów móc dowieźć do, do lotniska w Warszawie w określonym oknie czasowym, żeby ten samolot do Vancouver wypełnić 250 pasażerami i, i, i wysłać. I to jest możliwe do zrobienia, tylko właśnie musimy mieć infrastrukturę... Musimy mieć pasażerów, rozumiem, z Litwy, Łotwy, Kutwy... I pasażerów z Czechii, Słowacji, tak. i z Węgier i tak dalej, tak? Tak. I to jest to, co się dzisiaj odbywa na lotnisku Chopina. Więc ja też chcę powiedzieć, że wizja budowy hubu CPK to nie jest jakiś sen wariata, tylko to jest rozszerzenie, rozbudowa tego, co jest dzisiaj na lotnisku Chopina. Dzisiaj lotnisko Chopina przyjmuje 5-6 milionów pasażerów transferowych rocznie. I naprawdę to jest dobrze funkcjonujący mały hub lotniczy, gdzie około 30% pasażerów to są pasażerowie transferowi? To jest podobny odsetek jak na przykład w Amsterdamie, hmm. więc to, to jest naprawdę dobrze ułożony hub, tylko on nie może wzrosnąć. I teraz, jak tu słyszę o jakichś duoportach, triportach, kwadroportach, to, to jest zaprzeczenie idei hubu, bo hub musi zebrać tych pasażerów w krótkim oknie czasowym w jednym miejscu i wysłać. Właściwie, dlaczego nie moglibyśmy na przykład powiedzieć, że nie, część lata z, z tego miejsca, część z tamtego? To by prowadziło do sytuacji takich, że, że pasażer z Tokio Rzeczonego przylatuje na lotnisko Chopina, i żeby przesiąść się dalej w drodze do Pragi musiałby do Radomia jechać. Albo do... Musiałby do Radomia albo do Modlina jechać. A w międzyczasie słaby wyjść przez granicę, odebrać bagaż, pojechać, nadać bagaż, przejść przez security. Nie, okay. Nikt by z takiej oferty okay, nigdy okay, nie skorzystał. Okay. Nie, przekonaliśmy. Rzeczywiście zabija to cały sens dalszych lotów. A teraz, Ale to nie odpowiedziałem na zasadnicze pytanie, po co nam ten hub. Tak? I, i... Po pierwsze, jest to fenomenalna szansa biznesowa dla Polski i dla lotu, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, jak wyobrazimy sobie mapę Europy Środkowo-Wschodniej, no to Polska jest ewidentnym centrum tego, tego regionu. Mamy wszelkie predyspozycje geograficzne, ale też ludnościowe, gospodarcze czy w zakresie know-how lotniczego, żeby być tym właśnie centrum transferowym. Czy, czy mogę Ci przerwać i no. oddać głos na chwileczkę właścicielowi firmy? Pan Antoni, panu Robertowi Dobrzyckiemu. Pan Toni, jeśli ktoś z Państwa kojarzy, jechał do Warszawy, z Warszawy to są te takie wielkie, wielkie hale, magazyny. Pan Dobrzycki mówi tak, Polska nie ma zasobów naturalnych, ale ma bardzo dobrą lokalizację. Dla mnie takie lotnisko centralne, to następny element rozwoju kraju. Musimy zbudować taką infrastrukturę, żeby biznes biznesowo zaznaczyć swoje miejsce w Europie i człowiek, który stworzył tę wielką firmę, mówi tak. Budowa CPK to projekt cywilizacyjny, a efekt ekonomiczny CPK będzie olbrzymi i będzie promieniował. Co to znaczy, że efekt biznesowy się pojawi i on będzie promieniował? Z... Pełni się zgadzam tutaj z tym głosem. I, I to jest na pewno związane z tym, że hub pozwala rozwijać tą łączność lotniczą ze światem. Pozwala, poprzez łączność lotniczą mam, możliwie, mam na myśli możliwość szybkiego i bezpośredniego dotarcia w każdy zakątek świata. No może nie w każdy, bo nie dolecimy do Australii czy do Argentyny, bo jest za daleko, ale tam gdzie się da. W sensie praktycznym to oznacza bezpośrednie połączenia do Szanghaju, do Singapuru, San Francisco, Waszyngtonu. You tak. name it. Nie? To tego właśnie, czego dzisiaj nie ma. A ta, że łączność lotnicza, albo na przykład to, że latamy nie do Paryża Beauvais, położonego 100 kilometrów na północ od Paryża, tylko latamy do CDG, do Chachal de Gaulle i latamy na przykład cztery razy dziennie i zapewniamy taki autobus jeżdżący w to i z powrotem między Warszawą a Paryżem. To, to stymuluje handel, to stymuluje inwestycje, to stymuluje turystykę, to przyciąga pieniądze do naszego kraju. I co więcej, nie chodzi tylko o handel w postaci importu, nie chodzi tylko o inwestycje w postaci napływu inwestorów. Tutaj pan z firmy pana Tony, jak również inni biznesmeni, myślą też o swoich inwestycjach za granicą. Dla nas to jest wehikuł tego, żeby nasz biznes mógł ekspansję robić na rynki zagraniczne. No, to jest w ogóle niesamowite to, co tę liczbę, którą ty podałeś, i którą też no, która krąży, bo to, to mówili też twórcy, raczej poprzedni ekipa, która miała budować CBK, że ile procent towarów, które trafia do Polski, ostatecznie jest 17. Sposób... To jest w ogóle niewiarygodne. Proszę, Państwa, 17% towarów, nawet nieco piąty, tak. który trafia do Polski, jest clony w Polsce. Tak, i powiedzmy sobie może chwilkę o tym kargo lotniczym, bo to też e, to, jest to, istotny wątek. Właśnie, cztery piąte głupich, nie wiem, szklanek czy czegokolwiek, co sobie kupimy na AliExpress, jak sobie ktoś kupuje, ja nie, ale dobra, jak ktoś sobie kupuje, to to jest celone poza Polską i nie do Polski trafia to, to cło. Kargo lotnicze jest bardzo specyficznym segmentem transportu dóbr i towarów, e, gdyż wolumenowo to jest pojedynczy procent wszystkich ładunków, Większość jest oczywiście robiona drogą morską, bo to jest najbardziej ekonomiczne. Więc jak mamy do, do ściągnięcia e, jakieś hurtowej ilości czegokolwiek, czy surowce, to oczywiście to płynie statkami. Ale jak mamy do ściągnięcia farmaceutyki, wszelkiego typu przesyłki związane z e-commerce, e, pocztę e, chociażby, e, jak również jakieś materiały szybko psujące się, na przykład czy kwiaty. Na przykład kwiaty, oczywiście. E, czy. Topowy, topowy e, eksportowy produkt z Polski do Korei. Jednodniowe kurczaki. Co to są jednodniowe kurczaki? No, żółte pisklątka. To woziliśmy jako lot do Korei właśnie jednodniowe pisklaki Naprawdę? To A. jest nasz topowy. Nie, no to, to tak anegdotycznie Dobra, okay. mówię, ale, ale to przykład lotniczego cargo Okay, i oni za to, no oni tak. za to płacą ciężkie pieniądze I wiadomo, statkiem nie wyślesz jednodniowych nie. kurczaków Bo będziesz miał góry tak, no dorosłe tak. Jak zanim ten statek dopłynie Ale co najważniejsze Wiesz, że Czyż ona im te jednodniowe kurczaki? Nie pytaj Dobra, yy... Sorry, nie było pytania? Yy, <laughs> natomiast to, co jest najistotniejsze to, to przemysł jest generalnie nastawiony Na minimalizowanie z stanów zapasów i dostawę e. części czy komponentów bo just in time. Bo magazynowanie kosztuje. Bo magazynowanie kosztuje, bo, bo te produkty zamrożone w postaci zapasów e, e, kosztują. W związku z tym wszelkie procesy przemysłowe są, są nastawione na dostawy just in time i nie ma, nie ma czasu, żeby nie wiem silnik samochodowy e, e, płynął statkiem, prawda? tylko Nawet silnik samochodowy? Znaczy, się... Może nie, może to jest zły przykład, ale na przykład jakieś części zamienne okay. po potrzebne na CITO. Okej, okay. normalne. Więc nawet w branży lotniczej, no przecież jak, jak się nam ułamie łopatka się w, w silniku w samolocie. W samolocie. Jak, jak samolot jest uziemiony i trzeba natychmiast część zamienną pozyskać, no to przecież nie będziemy je ściągać statkiem ani samochodem. Przy, 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 przylatuje innym samolotem. Tylko tak. przylatuje innym samolotem w postaci kargo lotniczego. I dlatego to kargo lotnicze, chociaż jest wolumenowo niewielkie, tak wartościowo jest ogromne. I 17% tego kargo jest slone faktycznie w Polsce. To brzmi przerażająco. Bo jak sobie człowiek pomyśli, że oczywiście tam znaczna część tego cła to jest coś, co zabiera Unia Europejska, ale jednak część zostaje w Polsce. Mało tego, no przecież podatki dochodowe się płaci w miejscu. Podatki. W, no, znaczy, jak ja czytałem, że w zasadzie w pierwszym roku, e, powstania CPK, mielibyśmy kilkakrotnie większe przypływy z cargo wpływy z kargo i w ciągu kilku lat by to się nam w ogóle, wiesz, zbilansowało, no to to jest niemożliwe. To też sobie należy powiedzieć, bo, bo krąży taka opinia, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z, z CPK, że kargo należy puszczać do Katowic czy do Rzeszowa, czy gdzie, no gdzie indziej. A nie, a nie da się? Na no Śląsk? No gdyby się dało, nawet mieli ministerstwo na Śląsku. Gdyby się dało, to by już dawno tak było. A klub y, polega na tym, że 50-60% całego kargo lotniczego to nie podróżuje tymi wielkimi frachtowcami, tylko y, podróżuje razem z pasażerami w podbrzuszach samolotów pasażerskich. Okay. Więc stymulantą do tego, żeby było więcej lotniczego kargo w Polsce, to jest po pierwsze infrastruktura, żeby móc przyjmować te kargowce, bo z, z tym też jest słabo, ale po drugie po prostu więcej latać dużymi takimi samolotami, więcej mieć połączeń dalekich. Mm już zostawmy samo CPK. Zosta Porozmawiajmy w ogóle szerzej o rynku lotniczym, mm -hmm. także w Polsce. Tu mówisz o, tych, o, tym, o tym cargo. To jest jedno z pytań naszego, naszych, naszych widzów. A konkretne bardzo, czy nie powinniśmy rozwijać innych, mniejszych hubów, no na przykład jednego wspólnego lotniska dla Krakowa i dla Śląska? Mamy w tej chwili lotnisko w Pyżowicach, które jest lotniskiem śląskim i lotnisko w Balicach Krakowskim. Jest to bez wątpienia ciekawy pomysł, bo jest to trochę bliźniacza koncepcja jak CPL położony prawie, że w połowie drogi między Warszawą a Łodzią. Mhm. Bo wtedy to, że lotnisko ma ten tak zwany catchment area, czyli strefę oddziaływania Aha. obejmującą dwie duże metropolie. No i Oczywiście, że zamiast mieć dwa średniej wielkości lotniska, lepiej by mieć jedno duże lotnisko położone między drugim a drugim, drugim miastem największym w Polsce, a Są największą się. w Polsce aglomeracją. Mówię o Krakowie a i Katowicach. To już drugi, rzeczywiście. Tak. łódź już spadła, tak. No tylko oczywiście tego typu jakby naturalny projekt nie zaistniał. Wolały sobie samorządy prawda, zrobić sobie własne, własne porty. Szczerze mówiąc, jestem pesymistą, jeśli chodzi o, o szansę dogadania się, żeby utworzyć całkowicie nowe lotnisko między Krakowem a Katowicą. Ale to jako pomysł, to nie jest głupie, tylko. Jako pomysł nie jest głupie. Dyskusyjne jeszcze, czy takie lotnisko mogłoby pełnić funkcję hubu, bo jeszcze. E... To mój już własny wkład w nazewnictwo. Ja nie... znaczy z pewnością było to by fenomenalne rozwi lotnisko regionalne, skupiające ten popyt z obu metropolii. Hub. No do hubu trzeba dwojga. Jedną połową jest infrastruktura, a no, no, drugą no, jest regionalny. przewoźnik. No, ludzie chcą latać z Krakowa bezpośrednio, nie wiem, do Wiednia. No, do Wiednia może nie ma. Mają dość blisko samochodem, ale no nie wiem, no, dokądkolwiek. Latają do Wiednia. Oczywiście, że latają. latają i latają do Wiednia i się w tym Wiedniu przesiadają w świat. To jest akurat słabe. No, jest to konkurencja. Również do Warszawy latają i przesiadają się w Warszawie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej tego ruchu przekierować właśnie z Wiednia do Warszawy. Co so, ja dobrze... Byłeś wiceprezesem lotu, pracowałeś w locie 10 lat, prawda? Tak. Czy lot ma szansę polskie linie lotnicze, był pomysł ich spry sprywatyzowania, ostatecznie zostały one w rękach państwa? Czy lot ma szansę konkurować z gigantami? Lot przez te 10 lat przeszedł ogromną drogę, ogromną zmianę. Gdy przychodziłem do lotu w roku 2013, a to nawet jeszcze się cofnę, bo zanim przeszedłem do, roku, roku, do, do lotu w roku 2013, to jeszcze przez jakieś dwa i pół roku z ramienia PWC właśnie robiłem różnego typu projekty dla, dla lotu. Właśnie jakieś takie modelowania finansowe, tego typu sprawy. I traf chciał, że zostałem zaproszony na galę z okazji przyjęcia do floty lotu pierwszego Dreamlinera. To było w listopadzie 2012 roku. Ja byłem na, tym, na, na, na tej gali, a że współpracowałem już z lotem i poddysponowałem wiedzą na temat stanu finansów spółki, to na tej wielkiej, pięknej gali czułem się jak na ostatniej stypie, bo po prostu wiedziałem, co nadciąga. I faktycznie miesiąc później lot zapukał do, do drzwi ministerstwa i powiedział, słuchajcie, skończyła nam się kasa. Więc albo dajecie natychmiast pomoc ratunkowo 400 milionów, albo bankrutujemy. I, I to był taki najczarniejszy punkt w historii lotu, pod którym tylko zaczęły się... Wtedy pojawił się poprawki. pomysł, że trzeba to sprzedać? Dyskusje na temat prywatyzacji lotu były też wcześniej. Nawet była częściowa prywatyzacja kiedyś przeprowadzona, że, że sprzedano udziały do Swissera. Mhm. To zamierzchłe lata 90. Ja to jeszcze. Pamiętam, tak. No, i sprzedano udziały do Wissera, nie Wizera, tylko Swissera szwajcarskiego, I, i potem niestety kontrahent chyba zbankrutował. No, nie udała się transakcja. Natomiast już w tych czasach bardziej nowożytnych, to jak LOD otrzymał w roku tym 2012, w grudniu, 22 grudnia, żeby być dokładnym, te 400 milionów, to to było równoznaczne z takim Przystawieniem lotowi pistoletu do, do głowy, i, i tak powiedzenie, że teraz albo nigdy: albo się wygrzebiecie z tego, albo Komisja Europejska wam nie zaakceptuje tej pomocy, i, i game over, generalnie, po 90 prawie latach. I to, myślę, było na swego, swego rodzaju korzystne dla spółki, bo wreszcie to odcięło wtedy lot od wpływów politycznych. Wszyscy zrozumieli, że teraz naprawdę trzeba lot oddać w ręce profesjonalistów, którzy tą to, to, to spółkę wygrzebią z tarapatów. I faktycznie wtedy, krótko po tej pomocy publicznej, nastał prezes Sebastian Mikosz. Został przygotowany plan restrukturyzacji. Ja pracowałem właśnie nad przygotowaniem tego planu jeszcze z ramienia mhm. PWC. Później w 2013, w październiku dołączyłem do lotu i wtedy no, zajęliśmy się restrukturyzacją. I z poziomu kilkuset milionów strat w roku 2012, w roku 2013 było już zero, mhm. a w 2014 był zysk pierwszy od 10 lat. Dobrze, a teraz wróćmy do pytania, bo to jest pytanie, tak naprawdę, nawet nie o kolejne tarapaty. Ale no, dobrze, wracam, wracam, oczywiście, że, 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 że co, co, się, co się z lotem? I właśnie ten cały przydługi wstęp, przepraszam za niego, prowadzi mnie do tego, że. No, nie, przepraszam, że to ciekawe, tylko. Że lot przeszedł wtedy naprawdę terapię szokową. Mhm. Bardzo twardą, trudną restrukturyzację, związaną to ze zwolnieniami, z różnymi naprawdę nieprzyjemnymi rzeczami, ale wtedy jak. Komisja Europejska zaakceptowała ten plan restrukturyzacji, jak przeszliśmy przez, przez tę restrukturyzację, której elementem zresztą było już takie ostateczne prze, prze, przestawienie się na ten model hubowy i robienie, zrobienie z lotu przewoźnika hubowego. To wtedy, jak te restrykcje unijne związane z pomocą publiczną zniknęły pod koniec 2015 roku, to lot poszedł radykalnie naprzód. I tak, jak w roku 2015 miał 43 samoloty, to wzrósł w ciągu paru lat do 80, jak miał 4 miliony pasażerów. 4 miliony pasażerów to jest nic. Mhm. To, to wzrósł do ponad 10 w 4 lata. Połączeń też było tam 40 parę, a zrobiło się w pewnym momencie grubo ponad 100. I co nade wszystko z wielomilionowych strat zrobił się zysk. A w tym roku, czy znaczy w tym, w 2023 według zapowiedzi spółki mowa o miliardzie zysku. Więc to, to wszystko prowadzi mnie do wniosku, że tak, lot się zmienił przez te 10 lat. Nauczył się, jak robić biznes hubowy. Zamienił ten nasz kurnik na Okęciu w nieźle funkcjonujący mały hubik, którego jedynym problemem jest to, że nie może się dalej rozwijać. Że rozwinąć. jest za mały, tak? Że jest za mały. I ma szansę to zrobić. Ja też znam ludzi w locie, mamy wspaniałych specjalistów, mamy genialny know-how, mamy lotniczy i widzę to w szczególności teraz pracując w Kanadzie, że nie mamy absolutnie się czego wstydzić w tym zakresie i po prostu należy pozwolić nam ten biznes robić, a, a do tego potrzebna jest infrastruktura. I ja gwarantuję Ci, że właściwie poprowadzony ten biznes za 10 lat będzie wielkości KLM-u, czyli 150 samolotów, 20 parę milionów pasażerów, to się da zrobić. Bo nie oh. jesteśmy w niczym gorsi od kolendrów. No właśnie, bo to jest ta. Wiesz, jak wie, wie, to, jeden z moich znajomych dziennikarzy to nasłuchał się takich opowieści Marcina Piotrowskiego, nasz, naszego wspólnego znajomego, i Marcin Piotrowski powiedział, mówił mniej więcej to samo o Polsce, o CPK. E, to są takie słodkie bajki. Słodkie bajki, żeby ludzie uwierzyli, że Polska jest fajna. Może to rzeczywiście są baśnie. Może wy rzeczywiście opowiadacie jakieś, no jakieś takie kubo krzepieniu serca. piszecie nam kubo krzepieniu serc. Ja myślę, że Polska jest fajna ja I to wiem, jest, obiektywna, jest fajna. obiektywna, prawda. I słuchaj, my Przeszliśmy naprawdę też jako państwo bardzo drugą e, drogę i ciężką, zwłaszcza w XX wieku, ale też poprzednich oczywiście też, która myślę ukształtowała bardzo unikalny set umiejętności. I myślę, że taką podstawową zaletą naszą, taką narodową, którą wysysamy z mlekiem matki, to jest to, jest to polskie kombinowanie. Tak? I to mm -hmm. w tym pozytywnym tym, że ja widzę, ja widzę to pracując na zachodzie, jak się pojawia problem, Taki niestandardowy, to bardzo często jest po prostu przerażenie, co z tym zrobić. A, a Polak... my mamy 10 pomysłów od, od razu na, na rozwiązanie a Polak tego zaczyna tematu. kombinować. A Polak zaczyna kombinować, i to jest właśnie ten, ten dobry aspekt, ale oczywiście to nie tylko o to chodzi. Jesteśmy pracowici, jesteśmy ambitni, jesteśmy, jesteśmy tak. naprawdę tacy do przodu. Tak? Mam przyjaciela Greka, dzisiaj z nim odbyłem rozmowę, zadzwonił. Z... Mówi, stary, ja nie mogę, ja nie mogę jeździć do Grecji. Mówi, dlaczego nie może jeździć do Grecji? To Milo Kurtis, znany muzyk. Milo mówi, nie mogę jeździć do Grecji, bo jak najfajniejsze w tej, z tych całych wyjazdów są powroty. Mówi, Polska jest to razy fajniejsza, tu wszystko jest fajniejsze niż w mojej Grecji. Mówi, to jest bogatszy kraj, się świetnie rozwija. I mówi, i Milo, Milo Kurtis, muzyk opowiada, mówi, tylko wiesz, u nas wszystko jest polityczne i dlatego ludzie nie doceniają tego. Ja bym jeszcze powiedział, że mamy... My po prostu nie wierzymy w siebie. Jako, powiedzmy, ogół społeczeństwa. Nie wierzymy w siebie. Mamy cały czas dominującą w wielu miejscach i taką, taką, taki pogląd, że a że się nie da, a że to może lepiej się nie wychylać, a że to mówię to tak pół żartem pół serio, że a po co nam to CPK, jak mamy lotnisko w Berlinie? Nie? To, tu I tu nie strzelam, naprawdę nie strzelam tu do pana prezydenta no tylko chodzi mi o taki pewien symboliczny, yy, yy, symboliczne stwierdzenie. A mnie też to zdanie, które padło pod, tutaj podczas, podczas debaty. to zdanie, A wiem aż, o czym, wiem. Aż podskoczyłem wtedy na, na fotelu, ale nasz. Ale no... Siedziałem cicho, bo wy, wyście odpowiedzieli. Kiedy jeden. Z... Ja jeszcze raz mówię, to fantastyczne było, że przyszli ludzie, którzy byli przeciwnikami CPK. Naprawdę strasznie trudno było wtedy ich znaleźć. Yy. I usłyszałem wtedy zdanie, nie powinniśmy budować CPK, bo nie mamy potencjału gospodarczego Niemiec. I to mówię, Hej, no właśnie dlatego powinniśmy zbudować CPK, żeby kiedyś ten potencjał. Żeby kiedyś tę pozycję niemiec mieć. Właśnie, no ja się w ogóle nie zgadzam z tym zdaniem, no bo potencjał, jak samo nazwa wskazuje, jest czymś, tak. do czego my możemy dążyć. Nasz no jakby, zasób, tak. No. Zasób czegoś, co możemy w przyszłości osiągnąć. Tego. To, to jest definicja potencjału, więc powiedzenie, że my nie mamy potencjału Niemiec, no ja się z tym radykalnie nie zgadzam. Oczywiście, że mamy potencjał, no, tylko ale, ale... Nie startujemy z niższej pozycji. I właśnie dlatego musimy inwestować w siebie, żeby ten potencjał w pełni wykorzystać i dorównać, mhm. albo przegonić. Jesteś specjalistą od lotnictwa. Powiedz mi, a lotnictwo nie padnie tak w ogóle? Wiesz, walka o klimat to walka o kolejne no właśnie z, z ograniczenia ekologiczne, środowiskowe i tak dalej, powoduje, że bilety są coraz droższe. Może rzeczywiście za chwilę nastąpi bariera popytu, ludzi nie będzie stać, żeby latali. Może, no. z, może lotnictwo zdechnie, stanie się zabawą dla bogaczy. Nie, tak, tak źle nie będzie, chociaż faktycznie idą zmiany. Zmiany jakby kierowane aspektami klimatycznymi. Na wstępie muszę powiedzieć, że ja jako przedstawiciel branży lotniczej czuję się trochę taki poszkodowany, bo się robi z lotnictwa największych trucicieli, a jest to 2% całkowitej emisji światowej, gdzie znacznie więcej CO2 jest emitowane przez takie branże jak na przykład hodowla bydła, czy, czy z modowy sektor. Więc więc to ale tutaj, żeby... z sektora Beauty, ty nie tykaj to jest. Dobrze nie tykam, prze... nie, nie, nie śmiem. Um, ale teraz tak, branża lotnicza podjęła zobowiązanie, że do roku 2050 stanie się zeroemisyjna. I myślę, że to jest wykonalne. Jak to możliwe? Za sprawą miksu różnego typu rozwiązań. To nie, to nie należy spodziewać się, że w roku 2050 wszyscy będziemy latać się w samolotach z silnikami wodorowymi. Tym niemniej. Gdzieś w okolicach 2035 40 zakłada się, że zaczną wchodzić na rynek nowej generacji samoloty wyposażone w zeroemisyjne silniki wodorowe. Poczekaj, a teraz, jak się kupuje bilety, to, to, jest, to możesz dodać, tam zapłacić więcej, żeby zbilansować ślad węglowy. To, no to na, co jest... idą, na co idą te pieniądze teraz? Na kolejny aspekt, który pomoże branży stać się zeroemisyjny, czyli na tzw. offsety. Czyli na różnego typu działania, które pozwalają zrekompensować tę emisję. Sadzenie lasów. Na przykład sadzenie lasów, tak. Hmm. Ale, nie, ale są też technologie wychwytywania, CO2 z atmosfery, i inne takie bariery. Tak. Przyznasz się, kupujesz jak kupujesz w ogóle bilety lotnicze, czy ty masz jakieś, nie wiem, zniżki, dostajesz za darmo, jak to jest? No. To jest coś, co najbardziej kocham w tej pracy, czyli faktycznie możliwość latania na tak zwanych biletach pracowniczych za 20% ceny rynkowej, ale z drobnym haczykiem, że lecę tylko wtedy, kiedy są siedzenia dostępne. No Więc dobra. na przykład jutro lecę do Kanady, ale czy na pewno złapię się na samolot, to nie wiem do ostatniej chwili. Dobra, okej. Okay. No, miejmy nadzieję, że się złapiesz. Ale jak kupujesz tam, nie wiem, czy żona kupuje to tam, dodajesz to więcej. Ja właśnie nie mam tej opcji tutaj, a, więc, więc mogę cwaniak. w unik, w unik a to, wykonać. A to cvak. Ale jeszcze wracając do tych technologii, więc silniki wodorowe to jest jedno, offsetting to jest drugi. Jest jeszcze wymóg, zwłaszcza przez Komisję Europejską puszowany, żeby korzystać z tak zwanych zrównoważonych paliw lotniczych. I za pomocą, i jeszcze są procedury operacyjne, nowsze generacje Czyli samolotów. To że generalnie lotnictwo nie zdechnie. Nie zdechnie, bo stanie się zeroemisyjne. Um, I oczywiście będzie lotnictwo droższe, bo te spaliny, bo, bo faktyczne emisje CO2 będą coraz droższe i będą coraz bardziej obciążone będą obciążone opłatami środowiskowymi, ale też bez przesady. To nie jest tak, że bilety. Ale to jest tak, że bile... Przepraszam cię, że lotnictwo będzie droższe w Europie czy na całym świecie? Częściowo na całym świecie, bo na przykład jest ogólnoświatowy program, który nazywa się Corsia i on jest właśnie w, w skupiony wokół tematu tego offsettingu, No ale Europa to przoduje w, ty, w tych opłatach. Jak ja patrzyłem teraz na ceny biletów lotniczych w Brazylii, chryste panie, to za darmo oni tam latają. Jak to, I to nie mówię o tanich liniach. Znaczy mają tanie paliwo, bo lokalnie wydobywane. No, no i pewnie nie mają takich norm środowiskowych również. Właśnie właśnie. Tania siła robocza, no mają szereg, szereg tych. Ale jeszcze, jeszcze odnośnie tego, tych cen. Unia Europejska już wprowadziła przepisy, już wiemy, jak w kolejnych latach będą, będą opłaty narastać. Więc tak, lotnictwo w Europie będzie droższe, ale nie jest prawdą, że to będzie 3-4 razy wzrost ceny biletów. Bilety wzrosną o kilkadziesiąt procent. To Czyli nie ma co najmniej? No, w zależności od jakiej podstawy. No właśnie, i to jest dobry punkt, że owszem, Biletów za 19 zł z Gdańska do Londynu już raczej nie uświadczymy. I tam faktycznie wzrost ceny może być kilkukrotny. Mm -hmm. tak? Natomiast jak mamy połączenie normalnego przewoźnika takiego jak, jak LOD, no to ten wzrost ceny będzie procentowo mniejszy. Tak. Właśnie, ty pracujesz teraz w branży dość zagadkowej dla mnie, czyli w tanich liniach lotniczych. Mm -hmm. Jak to jest możliwe, że to się opłaca? Nie mówię te twoje, tylko w ogóle. W ogóle jako biznes model. Mm -hmm. Tak. Tanie linie lotnicze mają zawsze tylko jeden cel, a mianowicie maksymalnie ograniczyć koszt w przeliczeniu na jedno siedzenie. I stosuje do tego wszelkie możliwe sposoby, żeby ten koszt zbić. Sposobem numer jeden to jest oczywiście upchanie jak największej ilości foteli do samolotu. Tak, no to to tak, najprostsze tak, tak. jest. I tak jak Grubasy no na... nie mogą latać tanimi liniami. Nie, no mogą. Wszyscy są zaproszeni na, na, na pokład. Ale tak jak na przykład... Teraz to już się zmienia, bo te linie w stylu lot. Lot na przykład na Boeingach 737 ma 186 siedzeń, więc to jest prawie, że maksimum, bo maksimum jest 189. Ale jeszcze nie tak dawno standardem było raczej 168 miejsc Boeingu 737, podczas gdy Ryanair lata na 189. Więc ten sam samolot palący tyle samo paliwa, zabierający tyle, tyle samo obsługi, ale posiadający 20 kilka siedzeń więcej. No to to już od razu. 20 parę biletów więcej. Tak, 20 parę biletów więcej to od razu obniża koszt jednostkowy. Ale to jest oczywiście nie wszystko. Nie bez e, przyczyny e, linie niskokosztowe korzystają z lotnisk takich jak Modlin, e, czy na zachodzie takie wynalazki jak London Stansted, e, Brussels Charleroi, czy e, Milan Bergamo. E, gdzie te faktycznie lotniska bardziej przypominają takie jakieś kurniki, niż e, czy wiaty autobusowe, niż porządne lotniska, bo tam po prostu jest taniej. I w związku z tym, tak jak na lotnisku Chopina. Płaci się 81 zł od pasażera, czyli my płacimy 81 zł za obsługę. Tak, w Modlinie Ryanair płaci kilkanaście średnio. Mhm. I no to jest 70 zł, różnicy, prawda, no. które może odzwierciedlić w cenie biletu. Jest też cały szereg innych takich pomniejszych kwestii. No, dlaczego latając lotem wejdziesz do samolotu przez rękaw? niezależnie czy pada, czy śnieg, czy, czy mróz wejdziesz przez rękaw i będzie ci wygodnie, a Ryanair każe ci iść na piechotę do samolotu i wejść pod schodami do góry. Dlaczego? No bo to jest taniej. I, też... no I bagaż oczywiście, tak? I tanie linie są też znane z tego, że bardzo szybko obracają samoloty, czyli samolot ląduje, ludzie wychodzą, natychmiast chodzą kolejni, zamykają drzwi i lecimy. Czyli w pół godziny potrafią obrócić samolot, podczas gdy taki regularny Runtime, jak to mówimy, jest między 45 a 60 minut. I oczywiście, samolot, który kosztujecie 300 tysięcy dolarów miesięcznie, no to to można, to są bardzo konkretne koszty, per każda minuta. Więc okay. im samolot więcej lata, tym więcej na siebie zarabia. Kolejną kwestią to jest oczywiście strona przychodowa. I tutaj się zaczyna pewien element iluzji, bo. Bo o ile faktycznie można gdzie niegdzie dostać bilety, powiedzmy tam, Gdańsk za 19 zł, ale to jest bilet yy, przede wszystkim bez bagażu żadnego. Oczywiście. Więc jak o, jeśli ok, polecieć z torebką, to, to polecisz, ale jak już też nadać walizkę, no to zapłacisz kilkaset złotych za to. I nagle się przestaje to opylać. Nie, no zazwyczaj jest cały czas Hej, raz w życiu leciałem tanimi dniami, i to był ten raz w życiu, kiedy leciałem z Modlina i mi przeszło. Zazwyczaj jest taniej, ale różnica nie jest tak szokująca, że w jednym miejscu masz 1500, a w drugim 19. To zazwyczaj się, się zbliża do siebie. Plus jeszcze, wiesz, do Modlina trzeba dojechać, trzeba tam zaparkować, no tak, tak. polecieć i nie, nie dolecisz do London Heathrow, tylko dolecisz do Stansted, skąd też trzeba się dostać już na Twój kosz do, do centrum Londynu. Oczywiście. Więc. To wszystko jakby kumuluje się do tego, że te, że te koszty są niższe. Proszę Państwa, to jest ten czas, kiedy będzie jeszcze jakieś pół godziny, może trochę nawet więcej. No dobrze, do 22 się mówi. Ale proszę, Na... jeszcze jedną rzecz muszę. powiedzieć. Poczekaj i zaraz powiesz. Ja tylko mówisz, że to jest ten czas, kiedy będzie można do nas dzwonić. To nie oznacza, że ty nie będziesz miał szansy odpowiedzieć. Dobrze, słucham Ciebie. Co chcesz powiedzieć narodowi? Bo niektórzy. Czytają z zapartym tchem, jak prezes Ryanaira udziela światłem, światłych rad Chciałem polskiemu cię o to rządowi. Właśnie. że dlaczego prezes Ryanaira? No, przecież wybitny specjalista tu, tu branży lotniczej. To stąd. Wybitny specjalista branży lotniczej, Michael O'Reilly, prezes Ryanaira, doradza polskiemu rządowi, nie budujcie CPK, bo to idiotyczny pomysł. No i to jest. On tak mówi nie dlatego, że z dobroci serca chce doradzić Polsce, co jest dla niej najlepsze, tylko doradza to, co jest najlepsze z pozycji Ryanaira. A kolejnym aspektem, dlaczego tanie linie są takie, takim dobrym biznesem, to jest to, że tanie linie bezwzględnie żerują na sieci rozproszonych, słabych lotnisk regionalnych, do których nikt nie chce latać i gdzie politycy lokalni i władze tych portów wręcz płacą przyczyta. liniom lotniczym za to, że łaskawie przyjdą i będą od nich latać. I, i w wyniku tego no jest powszechny proceder w Europie, że dopłaca się liniom lotniczym za, fakt, za sam fakt latania z danego lotniska. Oczywiście to nie jest tak po prostu wręczanie gotówki do ręki, tylko to zazwyczaj są jakieś promocje regionów, jakieś mm. tego typu wynalazki, ale to jest wszystko pic na wodę oczywiście i to chodzi po prostu o to, żeby dofinansować połączenia w białych rękawiczkach. Albo udziela się zniżek, często naprawdę kuriozalnych. I tutaj topowy przykład to jest to, co przez 10 lat się działo nie gdzie indziej, jak w Modlinie. Gdzie był jakiś no, no naprawdę kuriozalny cennik przyjęty, który, który zakładał, że im więcej Ryanair lata z Modlina, tym ma niższą stawkę od całości wolumenu. W związku z tym przez lata całe była sytuacja taka, że Ryanair przewoził tam 3,5 miliona pasażerów i płacił od każdego 5 złotych. Nie? 5 zł, co, co oczywiście prowadziło do tego, że przychody były maciupie, koszty były jakie były, i port lotniczy okay. rok w rok osiągał kilkadziesiąt milionów strat. Łącznie pomiędzy rokiem 2013 a rokiem 2022 Łączna strata lotniska w Modlinie, z uwzględnieniem jeszcze dopłat dotacji, które otrzymywało lotnisko, to jest ponad 180 milionów złotych. Bezpośrednio z naszych podatków przekazanych do Ryanair'a, de facto. A łączna suma hmm. tych zniżek udzielonych, te, tych 5 złotych, czy znaczy nie 5 złotych zniżki, tylko ja wiem, 35 wiem. złotych zniżki tak naprawdę, to 300 milionów przez te, przez te lata. Czyli Pan prezes Ryanera mówi o tym, nie budujcie CPK, bo ja tam nie będę miał takich zniżek, jakie można modlitwie. Bo wolę, żebyście mieli sieć rozproszonych, słabych lotnisk, które będą mi płacić za to, że będę łaskawy do nich latać. Hmm. Oczywiście, że w interesie Ryanera też nie jest silny lot. Więc szanowni państwo, proszę nie słuchać Michaela O'Leary'ego czy Joe Waradiego, jak. Jak mówią nam, doradzają z dobroci serca, żeby nie budować CPK, bo oni to naprawdę nie, nie robią z myślą o naszej wygodzie i o rozwoju gospodarczym ja na... Przecież do narodu mówi się chyba tu masz. Dobrze, kamery, to się nie pomyliłem się, przepraszam, tutaj brak <grym> doświadczenia. Kamery. Dobrze, ale posłuchaj, mamy pierwszy telefon. Halo, halo. E, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Dzwonię z Lublina, nazywam się Piotr, e, witam pana Roberta, witam pana Macieja. Panie pierwszy słuchaj. Cieszę się, że wybrzmiało to ten triport i jego absurd, jeśli chodzi o przesiadanie, bo chyba to w debacie było najmniej tak z tych tematów lotniczych zaznaczone. Natomiast ja mam pytanie, które chyba było najmniej poruszane, bo lotnicze rzeczy są chyba w miarę zrozumiałe, kolejowe chyba też, natomiast pozostaje jeszcze temat tego, co się stanie z terenem po ewentualnym zlikwidowaniu Okęcia. I tu bym ewentualnie chciał połączyć trochę te debaty, które były takie dwie najgłośniejsze chyba. Czyli właśnie CPK to pierwsze i te debaty o mieszkalnictwie. Z tego względu, że chyba trochę nie wiadomo do końca, przynajmniej tak mi się wydaje, kto jest do końca właścicielem tego terenu, na którym znajduje się lotnisko. I to lotnisko zostało zamknięte, to czy to jest teren, który należy do miasta, to jest teren, który należy do państwa, do spółki lotniczej, i czy w tym miejscu mamy szansę na, powiedzmy, pierwszy od 40 lat taki poważny projekt urbanistyczny. I czy jakby ktokolwiek szacuje to, że ten teren, który jest w Baranowie jest dużo mniej warty, jeśli chodzi o koszt gruntu niż ten teren, który jest w centrum miasta, który można po pierwsze dobrze zagospodarować, po drugie można na tym zarobić jeszcze i po trzecie można spowodować, że na problem bańki mieszkaniowej, który jest w Warszawie chyba największy w Polsce albo jeden z największych, można byłoby trochę rozładować tym, że można zrobić porządny projekt urbanistyczny. Taki, który przewidzi, przewidzi drogi, zanim powstaną bloki, i taki, który będzie miał logiczny układ całego osiedla, całego, całej dzielnicy, na przykład. Dobra. To jest ba bardzo ciekawa kwestia, nawet bardziej kwestia niż pytanie. Macieju? W większości pan odpowiedział na własne pytanie. Ja tylko mogę przyklasnąć, że dokładnie tak. Że e, tak jak już wytłumaczyliśmy wcześniej, lotnisko Chopina powinno z godnością odejść na karty historii, a te 800 hektarów wolnego terenu, który jest niemalże w centrum Warszawy, powinno być moim zdaniem zagospodarowane przez nową dzielnicę mieszkaniową, czy mieszkaniowo-usługową, która owszem, jakbyśmy dołożyli do zasobu mieszkaniowego Warszawy 60 tysięcy mieszkań, to by to musiało mieć istotny wpływ na rynek mieszkaniowy tutaj w Warszawie, który, przepraszam, sięga już jakichś Himalajów absurdów. Są tacy, uwagę. którzy mówią, że tam trzeba budować między innymi te właśnie nie tanie mieszkania na wydań, ale porządnej jakości. Ale raczej myślę, że nie z całą pewnością nie oddać tego deweloperom de do dowolnego zagospodarowania, tylko faktycznie zrobić projekt urba urbanistyczny porządny. Najlepiej jakiś międzynarodowy Macie, konkurs na to. Maciej, ale wiesz, że w Polsce się tak niestety nie dzieje. Ja nie mówię, że się nie może wydarzyć, bo zaraz na mnie napadniesz, że nie mam ambicji. Ja akurat mówię to z pozycji człowieka, który ma te ambicje. Ja bym chciał, żeby tam powstała fantastyczna dzielnica mieszkaniowa. Ja też bym chciał i dlatego ja się jakby sprzeciwiam temu, że, że takie pomysły są odtrącane przez włodarzy Warszawy mówiąc, że się nie da. No oczywiście, no... że się da, tylko trzeba się kurczę zabrać za robotę i, i naprawdę znaleźć rozwiązanie. No ale oni, prezydent Trzaskowski akurat, ja wiem, że ty nie chcesz mówić o polityce, ale prezydent Trzaskowski mówi, że on będzie bronił Okęcia i dlatego jest przeciwko CPK. Tak i Rozbudujmy, zróbmy Niemcom taką konkurencję rozbudowanym modlinem i Chopinem, że się nie pozbierają. No przecież spadnę z krzesła za chwilę z frustracji, jak, jak mówię te słowa, bo, 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 bo to po prostu. No, 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 no nie, nie wiem w ogóle jak to, jak to komentować. Czy, kurczę, kładka nad Wisło to jest naprawdę szczyt naszych, naszych ambicji dotyczącej tego miasta, czy w ogóle państwa? Jaki jest problem, żeby, żeby na tym terenie tych 800 hektarów przeprowadzić właściwy właśnie międzynarodowy konkurs urbanistyczny? Wybrać jakąś, nie, jakąś niesamowitą, futurystyczną zupełnie wizję i ją stopniowo przez lata realizować? Było pytanie o własność tych gruntów. To... Yy, one z całą pewnością są za sobie skarbu państwa. Ja tutaj 95% powiem, że one są na bilansie polskich portów lotniczych, ale to tak czy siak jest państwo polskie. W ten czy inny sposób można te, 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 te ziemię przekazać do zagospodarowania w dobry sposób. Jeszcze jedno adwocem do pana prezydenta Trzaskowskiego, bo on tam parokrotnie mówił, że nie po to Warszawa wydawała jakieś miliony, jeśli nie więcej, na dociągnięcie pociągu na lotnisko i zrobienie całej infrastruktury, czy nie po to ładowano miliardy w budowę budynku terminalowego, żeby go teraz wyburzać. To wszystko jest, to są chybione argumenty, bo gdybyśmy zbudowali tam faktycznie taką nową dzielnicę mieszkaniowo sługową to przecież ta ciuchcia, która dojeżdża teraz do, do lotniska, no w dalszym ciągu Wrecz, mogłaby uf, służyć. Tak, tak, e, tak. Ta obwodnica dookoła... Zapewniają jakby komunikowanie z tą dzielnicą. Budynek terminala dzisiejszy z powodzeniem mógłby służyć jako um, jakiś obiekt wystawienniczo-handlowy. Handlowy Handlowe cokolwiek. Oczywiście. To, to samo zrobiono na Tempelhof, więc nie widzę żadnego, żadnego powodu, żeby, żeby to miał być jakiś bloker. Jest fenomenalna szansa dla Warszawy. I co, i co więcej, jeszcze się dziwię, no przecież to byłby pomnik dla, że, za życia dla, dla, dla prezydenta Warszawy, który by coś takiego zrealizował. Ta. Pomnik ze życia. Mamy kolejny telefon. Tym razem nie pomnik, tylko nasz słuchacz dzwoni. Halo, halo? No, właśnie, się rozumiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Wojtek z Warszawy. O, właśnie, z Warszawy. Mam takie, mam takie ogólne pytanie, które pan Mazurek zadawał, a przy okazji też sugestie, i chciałem zapytać o opinię panów na ten temat. A mianowicie mi chodzi o to, czy E, zablokowanie przez obecny koalicję rządową budowy CPK czy przypadkiem nie jest związane z e, po prostu z dealem, e, dealem, który jest między polskim rządem a Niemcami, że my, że e, my wam damy, odblokujemy KPO, a wy nie będziecie budować CPK. No bo przecież od razu pierwsza transza poszła. I też przecież bardzo prosto to rozwiązali, bo od razu KPO całe nie poszło. Bo trochę nie chce mi się wierzyć, że, że polski rząd jest na tyle głupi, żeby nie budował tego projektu. Przecież mogliby, jakby go zbudowali, to byłoby na ich konto. Natomiast Niemcy powiedzieli wprost, że zablokujemy Wam KPO. I, 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 I no i chciałem zapytać, co myślicie państwo, czy to nie jest jednak no, po prostu prosta przyczyna polityczna nacisk ze strony właśnie Niemiec. Dziękuję bardzo. Maciej Wilk. Ja raczej uciekam od tego typu um, teorii. Gdyż po pierwsze widzę, że sami Niemcy ustami rzecznika jednego z ministerstw mówią, że brakuje w Europie Środkowo-Wschodniej, czy ja go nie mówię o Europie Wschodniej, tego typu hubu przesiadkowego, i to jest obiektywna prawda. I też bym nie przesadzał z tym, jakim, jaką konkurencję dla Niemiec stanowi potencjalnie CPK. To, to to nie jest do końca tak, bo istotą projektu CPK jest to, żeby, że, że my poprzez tą dodatkową infrastrukturę będziemy w stanie zgarnąć większą ilość pasażerów z naszego regionu, z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którzy się dopiero pojawią na tym rynku. Czyli my, ten projekt nie polega na tym, że mamy zabrać 20 milionów pasażerów, którzy dzisiaj latają z Frankfurtu, tak. tylko, czy przez Frankfurt, tylko mamy zagarnąć dla siebie pasażerów, którzy dopiero się pojawią na tym rynku. Maciej, sam nie do końca wierzysz w to, co mówisz. Sam mi mówiłeś, przepraszam, i nam wszystkim, że jakbyś mógł, to być do tego Vancouver, latą nie przez Frankfurt, tylko bezpośrednio z Warszawy, ale musiałby być duży port i tak dalej, i tak dalej. No więc jednak, cokolwiek mówią teraz, żeby nie było, ja nie wchodzę teraz w dywagację, jakie są przyczyny. Niechęci polityków koalicji rządzącej do, do CPK. Natomiast rzeczywiście Niemcy na tym stracą. Ale to jest cały czas dynamicznie rosnący rynek. Ja Nie, nie stracą w rozumieniu takim, że, że im się zmniejszy liczba obo obsługiwanych pasażerów. Ale nie zwiększy. To może zwiększy, zmniejszy, zwiększy się mniej niż mogłaby. Okay. Może delikatnie im spadnie market share, czyli udział procentowy w rynku. Ale cały czas to będzie mała skala względem tego, co oni robią, więc to... nie przeceniałbym tego Weszliśmy tak w politykę, a ja wcześniej rozmawialiśmy o rynku lotniczym. Słuchaj, ja mam do ciebie jedno bardzo takie pytanie no, moje, głupiego Jasia. Ja sporo latam, głównie nie w Polsce, jak już wyjadę gdzieś na te wakacje, to dam sobie latam. Na co mam zwracać uwagę, jak kupuję bilet? A czy przewoźnikiem niskokosztowym, czy takim full service carrier? Wiesz, że jak się lata po Azji czy po Afryce, to te różnice są powiedziałbym dyskusyjne. Po pierwsze, czasami nie wiesz, co to jest mm -hmm. za przewoźnik. Myślę, że, że jeżeli nie znasz jakiegoś przewoźnika, jeżeli jakby zupełnie nie kojarzysz nazwy, warto zobaczyć na Wikipedii. Nazwę, nazwę przewoźnika i czy tam w zakładce Incidents czasem nie ma jakiejś bogatej historii, bo, bo różnie bywa. Oczywiście. No ja latałem już dziwacznymi samolotami, okej? Okay? Czyli I na to ma zwrócić uwagę. To, to po pierwsze, jak już stwierdzimy, że, że linia jest godna zaufania, za to, no to oczywiście trzeba ustrzegać się różnego typu trików, które są stosowane. I na przykład naczelnym trikiem jest z tym bagażem, nie? że kupisz bilet, ale okaże się, że bez bagażu, później przyjdziesz na lotnisko i nagle się okazuje, że ząk, że, że, tak, że powinieneś był się odprawić online, nie zrobiłeś tego, to becalen, bardzo proszę. Później nie, nie kupiłeś bagażu, to, to po raz drugi I, i się nagle ta impreza zrobi do ciebie wielokrotnie droższa niż pierwotnie zakładałeś. To, to jest taka, powiedziałbym, pod, podstawowa rzecz. No i sprawdzajmy lotniska, na które. I sprawdzajmy lotniska, na które latamy, bo żeby się nie okazało, że chcesz spędzić weekend w Paryżu, a więcej ci czasu zajmie dojeżdżanie na lotnisko i z lotniska, niż faktycznie czas spędzony w samym mieście. Okej, okay. to bardzo proszę. Mamy kolejny telefon, więc słuchamy naszego słuchacza albo słuchaczki. Halo, dobry wieczór. Dobry tak wieczór. Nie? Ja mówię cały czas radiowo, słuchacz, przepraszam, nasi widzowie są z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Rafał, Ja wynikają takie dwa szybkie pytania, jako że pan jest tutaj z branży lotniczej. Pierwsze takie, czy pan może kojarzy coś o tutaj regionalnym lotnisku w Lublinie. Czy on ma jakieś w ogóle hmm, szanse rozwoju i czy jest na plus dla regionu, czy bardziej ten region jednak do niego dokłada? I, i drugie powiązane pytanie, jak to ma się z tym, że... Takie regionalne lotniska przechodzą z takiego, powiedzmy, trybu tylko pasażerskiego na również cargo. I, i czy to faktycznie jest tak, że e, takie lotniska, czy dają pieniądze dla regionu i dla powiązanego miasta, właśnie głównie nie z obsługi pasażerów, a z obsługi cargo. Dziękujemy. To, to w, sumie, w sumie to tyle by było. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Na początku to chciałbym zwrócić uwagę, że Lublin, Lublin jest, jest lotniskiem regionalnym, które no, nie jest z grona tych największych. No, tak, jak sobie zobaczymy, może. jaka jest siatka połączeń z Lublina, no to z tego, co tu widzę, to jest Dublin, Londyn, Mediolan, ale właśnie to Bergamo, a nie, nie Malpensa, Split, Burgas, no i do tego Gdańsk i Warszawa. Właśnie to jest Lublin. ciekawe, że jest połączenie lotnicze między Lublinem i Warszawą i Warszawa i, i, i to jest dobry przykład, bo, bo proszę zauważyć, mamy połączenie do Dublina, który hubem zasadniczo nie jest. Mamy do London-Luton, który hubem nie jest. Nie. I te wszystkie pozostałe porty to też jest tylko taka destynacja po prostu bez możliwości przesiadki. A przez to, że jest to śmieszne, króciutkie połączenie Lublin-Warszawa, gdzie samolot ledwie co się wzniesie i już ląduje, tak, bo to, jest... to Lublin nagle zyskuje dostęp do świata, bo ma 25-minutowy lot na lotnisko Chopina i następnie można z tego samolotu wysiąść i polecieć do Nowego Jorku, na przykład. Więc to jest super, tak? Bo jak mamy jakiś biznes w Lublinie, no to on się nagle może reklamować, że hej. Jesteśmy podłączeni do całego świata i że taki przylecicie do Warszawy i zrobicie short hop tutaj do, do, do nas, do Lublina i, i, i możecie robić na jednym biznes. bilecie. Na jednym bilecie, więc to jest bardzo fajne. I, i myślę, że tutaj Zresztą lotnisko spełnia się... swoją funkcję. Dobrze rozumiem, że na przykład takie te, te wszystkie lotniska, takie nieduże, no nie mówimy nawet o no takie lotniska, jak jest to lotnisko ławica w, w, w Poznaniu, tak? Jest te inne lotniska. One mają szansę tylko przez to, że będą podłączone do jakiegoś hubu, tak? Każdy rynek lokalny generuje jakiś popyt, który, hmm. który czasem umożliwi otwarcie bezpośrednich połączeń. No, obawiam się, że właśnie z Lublina nie ma specjalnego potencjału ponad to, co, co widzimy w tym momencie. Czyli, i to jest dobry przykład, dziękuję za to. Dwa połączenia w tygodniu do, do Dublina. Jakimi Trzy, liniami? Ryanerem? Ryanerem. Trzy połączenia w tygodniu Ryanerem do Milanu Bergamo i następnie no nawet, nawet sporo, bo około dziesięciu połączeń tygodniowo do Londynu i to jest Czyli, wszystko. Jakimi liniami? Ryanerem i, i Wizerem. Więc. To tylko pokazuje to, że taki jest rynek w Lublinie. Na nic innego tam nie ma wystarczająco popytu. Jeżeli komuś się zechce polecieć do Paryża, no to już nie ma opcji. I te wszystkie dyskusje o tym, że Polacy polubili tanie, latanie bezpośrednio ze swoich lotnic regionalnych, no wszyscy znamy tą gadkę, To w tym przypadku to właśnie dobrze widać. Jak się komuś zechce w Lublinie polecieć do Paryża, czy do Madrytu, czy do Nicei, czy do, już nie wspominając o Nowym Jorku. To nie ma takiej możliwości, bo po prostu ten rynek jest za mały. I tutaj mogę jeszcze na przykład sprawdzić sobie w moich tutaj... Ty masz jakieś dziwne strony, nie? Mam jakieś dziwne strony, tylko coś mi tu nie działa, ale, ale to na przykład podam przykład Gdańska, że popyt pasażerski na połączenia z Gdańska do Nowego Jorku to jest ekwiwalent jednego połączenia w miesiącu. Tyle okay. pasażerów, tam chyba 3,5 tysiąca pasażerów rocznie lata z Gdańska do Nowego Jorku. Więc nigdy, a przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie będzie połączenia bezpośredniego Gdańsk-Nowy Jork, bo po prostu tego popytu nie ma. Nikt tego nie zrobi. I dlatego jedyną ścieżką dla Gdańska, żeby polecić do Nowego Jorku to jest korzystanie z oferty któregoś schabu. przesiąść. Albo I... w Warszawie. Albo we Frankfurcie, albo w Kopenhadze, albo tak. gdzieś tam. I klub polega na tym, żeby jak najwięcej tych pasażerów korzystało z schabu w Warszawie. Słuchaj stary, jak się udało Finom przekonać ludzi w Europie, że mają latać przez Finlandię? Przepraszam cię, ja, ja wiem, że ja to pytanie zadawałem dzisiaj rano w rmf ale to jest jednak coś, na co w rmf nie miałeś czasu odpowiedzieć, a ja tego nadal nie rozumiem. No stary, przecież to jest na końcu świata. To Są te całe Helsinki. Wcale, wcale nie tak na końcu świata, bo... Spójrz na mapę. Tam dalej już są tylko, wiesz, łosie, renifery. To, to spójrz na globus, odpowiem ci. Bo faktycznie na mapie to wygląda dziwnie, ale jak, jak spojrzymy na globus i weźmiemy sobie niteczkę i połączymy na przykład Zurich z Tokio, to się okazuje, że ta linia prosta po globusie to przebiega nad Finlandią, bo taka jest krzywizna Ziemi i takie są trasy lotnicze. Więc finer zbudował swoją potęgę, czy tam powiedzmy potęgę dużo powiedziane, ale swoją silną pozycję Sile. na tym, że oferował bardzo dużo połączeń do Azji Wschodniej lecących nad Rosją, bo to była najkrótsza droga z Europy do, do Azji Wschodniej. No tylko niestety nastał dzień 24 lutego 2022, kiedy się biznes model Finera rypnął bo nie możemy latać nad Rosją, i o ile, i to też rozprawiam się z kolejnym mitem, o ile dla lotu jest to pewne utrudnienie, i, ale nie jakby zabójczy cios tak, dla Finera, to to zmienia wszystko, bo, mhm. bo po prostu ta przewaga nagle, nagle ginie. Lot, proszę Państwa, lata od ponad dwóch lat do Korei, Chin, Japonii na, albo nad biegunem północnym, albo drogą południową z ominięciem Rosji. I, I radzi sobie. Tak? Więc, więc to nie jest dla nas przeszkoda, nawet jakby przez kolejne 20 lat miała być Rosja zamknięta dla nas. Co ja mam bardzo dobre pytanie. To nie jest może, ono nie brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie. To jest pytanie, które dostałem. Co jest najtrudniejszego w zarządzaniu liniami lotniczymi? Hmm. Ty, ty się tym zajmujesz. Jak to jest? Że to jest biznes jak każdy, i zasadniczo. Trzeba po prostu sprawdzać, żeby się w tabelkach wszystko zgadzało? Nie, jest to, jest to biznes szalenie skomplikowany, bo po pierwsze jest to, proszę zwrócić uwagę, jedna z najbardziej zglobalizowanych branż. No, siłą rzeczy, no bo no tak. polega na przemieszczaniu ludzi i towarów po całym świecie. Jedna z najbardziej zglobalizowanych konkurencji, no bo znowu. Lot konkuruje ze wszystkimi liniami w Europie, jak również z liniami z innych kontynentów de facto. Więc to powoduje, że jest to ekstremalnie konkurencyjne środowisko, które nie wybacza błędów. I, i faktycznie cmentarzysko linii lotniczych jest usłane bardzo wieloma grobami, co, co widzimy każdego roku padają jakieś Dobra, linie lotnicze. Sam latałem kiedyś liniami Balkan Air na przykład. I już Albo niedawno... Air Berlin. Tak, tak. Air Berlinem nie latałem, ale. Balkanem, tak? tak? Nie ma go. A bo te... Dobra, ale poczekaj, poczekaj. Mm -hmm. Ty mi mówisz, że to jest trudne, ale co jest najtrudniejsze? Ty jesteś szefem linii lotniczej. Z jednej, z jednej strony kluczowe jest, żeby zapewnić absolutne bezpieczeństwo ty, ty, tych, tych przewozów, i to jakby jest. Trudne i łatwe jednocześnie, no bo trudne jest obiektywnie, natomiast łatwe o tyle, że o ile się przestrzega bardzo wyśrubowanych norm bezpieczeństwa i przepisów, to wszystko będzie dobrze. I zapewniam Państwa, że lotnictwo było i jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, jakim w ogóle dysponujemy. Jest setki razy bardziej bezpiecznym niż na przykład samochód. I to... wiesz, właśnie, to jest to, że jak się zrobi wypadek samochodowy, no to zginie parę osób, to zawsze śmierć to jest. No właśnie, śmierć jest zawsze ta sama, ale, ale to nie jest tak widowiskowe jak 200 I dlatego to nie jest żaden slogan, że najwyższą wartością w branży lotniczej jest safety, bezpieczeństwo. I, i, i tym linie lotnicze są przesiąknięte I, i to jest zawsze najwyższy priorytet. Ale teraz operacje lotnicze to, to, to też jest ciągła zmienność tak? to jest zarządzanie chaosem, no bo. Tutaj do silnika wleci ptak, a tutaj piorun uderzy w samolot, a tu pasażer będzie chciał wnieść półtora metrowy miecz do samolotu jest zagwozdka w gejcie, co z nim zrobić. A tu jakaś awantura na pokładzie, a tu jakieś problemy zdrowotne, a tu burza gdzieś i trzeba samolot wyprawić na lotnisko zapasowe. To jest... To jest niesamowita praca w ogóle w Centrum Operacyjnym Linii Lotniczej, bo to jest właśnie ciągłe takie gaszenie takich małych kryzysów. Ciągłe gaszenie pożarów, tak? Tak, tak, tak. tak. I, I to jest jakby ta strona operacyjna tego wszystkiego. Na no, strona handlowa jest równie ciężka, no bo ze względu na tą szaloną konkurencję, to sprzedać 100% siedzeń w samolocie jest łatwo. Rzucisz po jeden złoty bilety, to wszyscy natychmiast je kupią. Sztuka polega na tym, żeby... Tak sprzedać te bilety, żeby uzyskać średnią cenę z fotela, która zrekompensuje wszystkie koszty. A, aby na tym zarobić. Tak, a wyjątkowo takim irytującym aspektem pracy w linii lotniczej jest to, że linia lotnicza jest jedynym de facto segmentem rynku, który dostarcza do, całego, do całej branży przychodów, no bo linie lotnicze sprzedają bilety, pozyskują pieniądze od pasażerów. Natomiast to linie lotnicze mają największe problemy z tym, żeby faktycznie zarobić pieniądze. Cała reszta ma jak pączki w maśle. Porty lotnicze, naturalne monopole przecież, które sobie mogą ustawić koszty, ceny na, na bazie podnoszonych kosztów i nie ma takiej siły, żeby nie zarabiały na siebie. Dlatego też jestem spokojny o rentowność samego portu CPK. Ale producenci samolotów, leasingodawcy. Firmy obsługowe, no to to wszystko są świetne biznesy. A, a linie lotnicze to najlepiej podsumowałby żart Richarda Bransona, że najlepszy sposób i najszybszy zostania milionerem to być miliarderem i zainwestować w linie lotnicze. To jest bardzo symptomatyczne. Gdybyś był obrzydliwie bogaty, ale jednocześnie chciał pracować w biznesie lotniczym, to co byś robił? Co byś zainwestował. No Na przykład segment um, obsługi technicznej samolotów jest Czyli bardzo... Nie stworzyłbyś ośmiech. nowych linii lotniczych. Nie, myślę, że linii lotniczych jest dość na świecie. E, natomiast myślę, że chociażby w Polsce mamy fenomenalną szansę na to, żeby faktycznie rozwijać ten biznes e, e, obsługi technicznej. Mamy świetnych mechaników, świetnych inżynierów. Naprawdę to powinniśmy mieć zagłębie. I fajnie właśnie, że teraz jest realizowany projekt w Rzeszowie budowy nowego takiego hangaru i, i centrum obsługowego. Naprawdę mamy w tym, tym dobro, dużą szansę. Czyli na tym się da zarobić? Absolutnie, na, na tym są dobre pieniądze. Słuchaj, pamiętasz jeszcze, no, musisz pamiętać, wtedy pracowałeś w locie, W styczniu 2020 roku najgorsza z możliwych dat, mhm. no, właśnie miesiąc, dwa, przed ogłoszeniem, że pandemia, że koniec świata, Lotto ogłosił, że kupuje Kondora, czyli niemieckie linie lotnicze, najpopularniejsze niemieckie, takie wakacyjne linie lotnicze. Do tej transakcji oczywiście nie doszło, lot się jakoś wycofał, ale czy, czy jest możliwy powrót do tej skali marzeń o potędze lotu, że, będziemy, że kupimy dużego, na przykład nie wiem, duże linie w, w Niemczech, że zaczniemy grać jak naprawdę dużo większy gracz? Po pierwsze muszę tu sprostować, że transakcja potencjalnego przejęcia Kondora nie, to nie był lot jako kupujący, tylko Polska Grupa Lotnicza. No. Czyli właściciel lotu. Okay. Szczegół, ale istotny w tym wszystkim. Transakcja ostatecznie nie doszła do skutku przez COVID. Tak? I po prostu się wtedy wszystko zmieniło, rynki się no zamknęły, tak, tak. linie otrzymały pomoc publiczną i to de facto też umożliwiło kondorowi ostatecznie wyjście z finansowych tarapatów samodzielne. On w ogóle nie, nie sprzedał się nikomu. Tak? On jakby zmienił strategię, Czyli oni kryzysu, odżyli na, dzięki COVIDowi. Bo mogli pozyskać finansowanie państwowe na lepszych warunkach i, i w ten sposób się restrukturyzować. Kondor był okazją rynkową, bo oni weszli w proces restrukturyzacji. Oni potrzebowali inwestora z zewnątrz, i była możliwość właśnie zrobienia z nimi z nimi Kurze, biznesu. żeby żeby podkupić Niemcom Kondora, to, to, to był sztos. To był sztos, i tutaj też to, to, to były takie, takie aspekty zupełnie nienamacalne, że, że lot z Kondorem razem to by było 20 parę milionów pasażerów, to by było sto kilkadziesiąt samolotów. Widziałem takie. Śmieszne zupełnie komentarze, że bez sensu ta transakcja, bo Kondor ma stare 767, a lot lata na Dreamlinerach. No to przecież najlepsza rzecz tego wszystkiego, że te stare 767 trzeba by wycofać i kupić nową flotę. Mhm. Czyli nagle wspólnie mielibyśmy pewnie ze 40 tych Dreamlinerów. No to była genialna okazja, ale chcę jedną rzecz sprostować i tutaj powiedzieć też publicznie. Proszę Państwa. Nie poniesiono żadnych istotnych kosztów niezawarcia tej transakcji. To jest fake news, że, że tutaj jakieś miliony poszły w związku z załamaniem się tej transakcji. Musimy kończyć, więc jest szansa na ostatni telefon. Więc to jest. Halo? Czy... Halo, dobry wieczór. No, dobrze, dobry wieczór. Przepraszam, jeżeli pan długo czekał, ja nie słyszałem. Nikt mnie nie powiedział, że pan na nas czeka. Halo, halo, słuchamy. Nic nie szkodzi. Ja mam mały apel i pytanie do pana Macieja. Pierwsza sprawa to petycja w sprawie CPK www.takdlarozwoju.pl dla rozwoju.pl. Zachęcam wszystkich do podpisywania, wysyłania znajomym. Petycja będzie złożona za tydzień w Sejmie, z tego co wiem, więc pasowałoby przebić 100 tysięcy podpisów. Teraz brakuje jakieś 14 tysięcy. A co do pytania, zastanawiam się, co ja mogę zrobić jako obywatel, żeby wpłynąć na władzę w tej sprawie. Przy ostatnich wyborach sprawdzałem i pisałem do kandydatów. Jeśli byli przeciw albo coś kręcili, to ich po prostu odrzucałem. To samo planuję w, w eurowyborach, ale zastanawiam się, co jeszcze można zrobić, żeby nacisnąć na władzę. Dziękuję. Dziękujemy. No. Perfekcyjny timing, dziękuję za, za ten telefon, bo tak, proszę Państwa, tak jak ostatnio apelowałem o to, żeby, żeby podpisać petycję, tak teraz ponownie chciałbym www.takdlarozwoju.pl, tam jest w dalszym ciągu petycja, która tak, w przyszłym tygodniu będzie złożona, to ja nie będę tego osobiście dokonywać, ale, no ciebie nie będzie. ale będzie parę osób, które, które się tym zajmują. Zachęcam, bo jakbyśmy faktycznie zbliżyli się do tych 100 tysięcy podpisów, to to by był pewien symbol, który by wiele znaczył, więc www, tak dla rozwoju.pl. A teraz co zwykły obywatel może zrobić w tym temacie? Ja myślę, przede wszystkim rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać z kim się da i nawet nie tyle z politykami, tylko. Z żoną, z matką, z przyjacielem, z, z kolegą z pracy, Ale z tymi nieprzekonanymi. Dobrze. Najlepszą, najszybszą drogą do tego, że ten projekt zrealizować, to jest jak te słupki poparcia dla projektu będą rosły. Proszę państwa, również rzeczywiście długo okazaliśmy czegoś, to ostatni telefon włączymy, jeśli, jeśli się znajdzie. Jak się znajdzie, to pan Mareczek może będzie łaskawy nas poinformować, a, mo a może nie będzie łaskawy. To z panem Mareczkiem jest tak właśnie, że słucha tylko swojego szefa, a nie nas. O, już jest telefon. Dziękuję, panie Reczku. I słuchamy telefon. Dzień, do... dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie Macieju. Dobry. Robert z Baranowa. Dzień dobry. Ja w zasadzie z trzema sprawami, ale dość krótkimi. To pierwsze, które bardziej chciałbym podbić, żeby było w przestrzeni publicznej, mhm. to fakt, że w momencie, w którym będziemy stopowali projekt CPK, co się stanie już z zakupioną ziemią ponad tysiącem 300 hektarami w programie dobrowolnych nabyć. Druga sprawa, ja dzwonię troszeczkę jako, można powiedzieć, służba publiczna, dlatego że jestem radnym gminy mm -hmm. jeszcze do 1 maja i bardzo małym znanym faktem jest to, że gmina złożyła, albo przynajmniej będzie składać wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Na podstawie uchwały z zeszłego roku. I jak to może wpłynąć na sam proces CPK i czy nie będzie wykorzystywane politycznie? I trzecia sprawa, co też wydaje mi się za mało publicznie poszła, to kwestia tego, że na jednym z spotkań, które było dość mocno medialnie poruszone wprawdzie tylko na Twitterze, w żadnych mediach standardowych, pan pełnomocnik zająknął się o zastopowaniu projektu, zamrożeniu go na 10-15 lat. I tutaj moje pytanie do pana Macieja. Co by to spowodowało w samym projekcie? Bo to, co by zrobiło to dla mieszkańców, to sam wiem i chyba nie chcę po prostu wiedzieć. Dziękujemy bardzo. To było ostatnie pytanie w dzisiejszym spotkaniu z Maciejem Wilkiem. Macieju. Niestety nie umiem odpowiedzieć na pierwsze dwa pytania. <gry> bo nie mam pojęcia, co by, zamierza, co by zamierzała spółka czy rząd uczynić z tą ziemią, która została już wy, wykupiona. Myślę, że byłoby to bardzo nie fair w stosunku do tych wszystkich osób, które się do programu zgłosiły dobrowolnie, wierząc, że mamy w tym kraju poważny rząd czy, czy establishment, który, który realizuje projekty długoterminowo, a nie jak taka bańka wstańka. To jest po pierwsze. Temat wniosku do Trybunału jest całkowicie nowy i bym chętnie się czegoś więcej dowiedział, ale to może połączmy się oddzielnie. Chciałbym powiedzieć o tym, o tym trzecim aspekcie. W roku 2011 minister Sławomir Nowak powiedział, że nie będziemy realizować centralnego portu lotniczego, bo przez najbliższe 20 lat nie będzie na niego zapotrzebowania. Wiemy już dzisiaj, że to się okazało błędną diagnozą. Więc tym bardziej mówienie dzisiaj, że zamrażamy projekt na kolejne 15, jest nie poparte niczym, a już na pewno nie, nie jakby merytorycznymi argumentami dotyczącymi tego, tego projektu. Chciałbym jeszcze jedną rzecz, o której nie powiedzieliśmy dzisiaj, jest szalenie ważna. Teraz wydaje mi się osobiście, że narracja ze strony rządu, ze strony pana pełnomocnika jest już raczej taka, że może by się jej ten centralny port przydał, ale. Ale, bo to nie wiadomo, a to nie wiadomo, czy stacja kolejowa powinna mieć 6 peronów, czy 4. Szczerze, ja wolę mieć szybko port z sześcioma peronami, które będą nie, może niewykorzystane w 100%, niż 3 czy 4 lata później port z czterema peronami, które będą odpowiednio wykorzystane. To jest detal. Ale pojawia się temat taki, że realny czas oddania tego lotniska do, do użytku to jest rok 2035. I Ja w tym w tej słysząc to. Łapie się za głowę, bo zadaję pytanie, dlaczego, dlaczego to miałby być ten 2035. I szczerze mówiąc, traktuję to jak taką trochę zasłonę dymną, bo jeżeli ym, y, Japończycy potrafili usypać sztuczną wyspę na oceanie i zbudować na niej lotnisko w 7 lat, to doprawdy nie rozumiem, dlaczego my na baranowskiej łące nie moglibyśmy zbudować lotniska w podobnym czasie albo krócej. Więc proszę Państwa, proszę nie brać za dobrą monetę informacji, że. Port lotniczy powstanie, ale w roku 2035. To jest zasłona dymna, która, która pozwoli z tym projektem faktycznie nic nie robić przez najbliższe parę lat. Port lotniczy może zostać zbudowany w roku 2030 i powinniśmy naprawdę naciskać rząd, że, żeby szedł w tą stronę. To moje ostatnie pytanie jest takie, bo cały czas mówisz, że <laughs> Okręcie już sięgnęło swojego limitu. Lotniska regionalne de facto nie mogą się rozwijać bez hubu. Bo inaczej będą tylko tymi dla przewoźnikami dla tanich linii, i tak dalej. Ile my mamy jeszcze czasu? Kiedy musimy zbudować, zbudować port lotniczy, no CPK de facto, jeśli nie chcemy po prostu zniknąć, dostać w plecy? Uważam, że naprawdę jest sytuacja bliska krytycznej, i do tego powinniśmy przestać trwonić czas na jakieś. Audyty i inną politykę, tylko zakasać rękawy, tak jak tutaj mam na załączonym obrazku, i wziąć się za budowę. Proszę Państwa, w tym roku możemy mieć decyzję lokalizacyjną, w tym roku możemy mieć rozwiązaną kwestię wywłaszczeń, jak trudną, ale znajdzie. niezbędną, jak się mapa znajdzie, oczywiście. I w tym roku możemy mieć pozwolenie na budowę. W przyszłym roku należy budowę zacząć i skończyć ją w 5-6 lat, tak jak to było w przypadku Monachium, jak w przypadku Denver i szeregu innych innych lotnisk, tak żeby w roku 30 czy 31 ten, ten port oddać do, do użytku. I wtedy ładowanie miliardów w rozbudowę lotniska Chopena, żeby w roku 2029 oddać przepustowość, będzie absurdalne i nie powinno się tego robić. I bardzo myślę, że mówiąc, niepokoi już de facto zapowiedzi deklaratywne, że, że rozbudujemy lotnisko Chopina. Rozbudowa lotniska Chopena to jest trochę pocałunek śmierci dla, dla projektu CPK. I też nie powinniśmy się z tym jako społeczeństwo godzić. Na koniec pytanie osobiste. Dlaczego jedynym Twoim miejscem pracy w Polsce musi być kanał Zero? Dlaczego tacy ludzie jak ty de facto nie mają tutaj propozycji? Czy, szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy. czy... Odpowiednich, odpowiednich propozycji. Pojawiają się często. Ja to może tak się trochę otworzę serce przed, przed Państwem, że pojawiają się często tutaj na twitterze czy w przestrzeni publicznej jakieś tutaj takie bzdury, że, że a ten wilk to uciekł z lotu i coś tam, coś tam. To nie tak, proszę Państwa. Ja po 10 latach pracy w locie potrzebowałem zmiany. I, i też chciałem wykonać ten drugi krok w karierze lotniczej, żeby żebym nie został z niczym. Jakby przyszedł jakiś minister i powiedział, wilk, wypadł, bo mi się nie podobasz, to ja chciałbym związać swoją przyszłość z branżą lotniczą. I wykonując ten drugi krok, idąc do linii zagranicznej, ugruntowuję swoją pozycję w branży lotniczej. Takie było moje, że tak powiem, uzasadnienie tego ostatniego Czy wrócisz do grupy. Polski? Ja jestem przekonany, że ja wrócę do Polski, tylko, tylko na razie zdobywam doświadczenie w, innej, w innym kraju, w innej branży, w innym segmencie rynku. A wiesz, ja pewnie mógłbym pracować dalej w Polsce. Tylko to, było, to jest takie moja osobiste teraz sytuacja, że, że, że przez pewien czas chciałbym popracować za granicą. Natomiast nie mam cienia wątpliwości, że Polska jest moim domem i chciałbym w związku z tym, żeby ten kraj się rozwijał, i żeby faktycznie już nawet nie dla mnie, tylko dla mojej rocznej córeczki, żeby to było miejsce najlepsze na świecie do, do życia dla niej. Żeby ona mając. Paszport również brytyjski i, i potencjalnie kanadyjski, żeby w ogóle dmuchała na to, bo, bo, jest, bo jest w Polsce najlepsze miejsce do życia. I to może się zmaterializować, tylko musimy porzucić ten cholerny nasz niedasizm i tę ta, taką mikromanię i faktycznie zabrać się za rozwijanie tego kraju. <laughs> Miód mi leje na serce. Miód mi... Ja mam co prawda starsze dzieci, ale tak, no też bym chciał. Mm. Macieju, bardzo się cieszę, że mogłem z Tobą rozmawiać. Ale jeszcze bardziej, bardziej się cieszę, że jesteś w kanale Zero. Także Dziękuję bardzo. żegnam się z Tobą jak z kolegą redakcyjnym. Cześć. Dzięki serdeczne. Państwu też bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Przypominam, jutro yy, niepoprawnik live o 20.00, a zaraz po tym Mazurek i Stanowski, ostatnie harce przed wyborami samorządowymi, drugą ich turą. Dobranoc. Dobranoc Państwu. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Kopiuj kupony najskuteczniejszych graczy w strefie inspiracji STS. Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl